Część szósta. Kapitan Silver. Rozdział dwudziesty ósmy. W obozie nieprzyjacielskim. Czerwony blask gorącej głowni, oświecając wnętrze twierdzy, pozwolił mi osądzić, że sprawdziły się najgorsze moje przypuszczenia. Piraci zawładnęli domem i zapasami. Stała to jak poprzednio beczka koniaku, gdzie indziej zaś wędlina i chleb, co zaś dziesięciokrotnie powiększało moje przerażenie. Nie było ani śladu jakiegokolwiek jeńca. Mogłem jedynie przypuszczać, że wszyscy zginęli, a serce gorzko mi wyrzucało, że mnie tu nie byłoby zginąć wraz z nimi. Było tam wszystkiego sześciu rozbójników, bo poza tym ani jeden z nich nie pozostał już przy życiu. Pięciu z nich stało na nogach, a byli czerwoni i opuchnięci, z nienacka wybici z pierwszego pijackiego snu. Szósty uniósł się tylko na łokciach. Był trupio blady, a nasiąkła krwią opaska dokoła jego głowy świadczyła, że niedawno został raniony, a znacznie później go opatrzono. Przypomniałem sobie człowieka, który otrzymał postrzał podczas wielkiego starcia i zbiegł pomiędzy drzewa. Nie wątpiłem, że to ten sam. Papuga usiadła na ramieniu długiego Johna, czyszcząc sobie pióra. Sam jej właściciel, jak odniosłem wrażenie, wydawał się nieco bledszy i poważniejszy niż zazwyczaj go widywałem. Odziany był jeszcze w piękny garnitur z grubego sukna, w którym sprawował swe poselstwo. Ale to jego ubranie wyglądało teraz znacznie gorzej, powalane gliną i porozdzierane na cierniach leśnych. Oho, odezwał się. To Jim Hawkins. Niech mnie piorun spali. Złapał się ptaszek, zdaje się, he? No chodź. Bogawędzimy sobie po przyjacielsku. To rzekłszy, usiadł o krakiem na beczce wódki, i począł nabijać fajkę. Pozwól no tu łuczywo wodiku, przemówił, a gdy miał już dość światła dodał. Wystarczy chłopcze zatknij tę szczapę w stos drzewa. A wy mości panowie usiądźcie. Nie macie potrzeby stać przed panem Hawkinsem. On wam to daruje. Bądźcie tego pewni. A więc Jimie tu wyjął z ust fajkę. Jesteś tu. Sprawiłeś nader miłą niespodziankę biednemu staremu Johnowi. Poznałem, że jesteś sprytny już wtedy, gdy pierwszy raz spojrzałem na ciebie. Ale to, co tu widzę, przechodzi wszelkie moje oczekiwania. Na to wszystko, jak łatwo się domyślić, nie dawałem żadnej odpowiedzi. Oni ustawili mnie plecami do ściany i stałem tak, patrząc Silverowi w twarz, z wielką na oko odwagą, lecz z czarną rozpaczą w sercu. Silver z wielką powagą pociągnął kilkakroć swajki, a potem mówił znowu. Widzisz, Jimie, ponieważ jesteś tu, dam ci jedną radę. Zawsze cię lubiłem. Tak jest. Lubiłem jako dzielnego chłopca i jako mój własny obraz z czasów, gdy byłem sam młody i piękny. Zawsze chciałem, żebyś się do nas przyłączył, wziął swoją część i umarł jako wielki pan. A teraz, mój ptasiu, będziesz musiał. Kapitan Smolet jest doskonałym marynarzem, jak o tym przekonywałem się z każdym dniem. Ale ma twardą rękę i lubi karność. Obowiązek to obowiązek, powiada. I ma słuszność. Teraz ty uciekłeś od kapitana. Sam doktor ma z tobą na pieńku. Powiadał, niewdzięczny nicpoń, kiedy wspominał ciebie. Krótko mówiąc, cała historia tak się mniej więcej przedstawia: nie możesz już wracać tam, gdzie byś chciał bo oni ciebie nie chcą. Zanim więc wyruszysz z trzecią drużyną okrętową na własną już rękę, a może sam jeden, musisz najpierw zawrzeć sojusz z kapitanem Silverem. Jak dotąd wszystko przedstawiało się dobrze. Zatem moi druchowie żyli. A choć częściowo wierzyłem w prawdziwość zapewnień Silvera, że grupa z kajuty była na mnie rozjątrzona za oddalenie się, jednakże to, co usłyszałem, raczej mnie pocieszyło, niż przygnębiło. Nie wspomnę ci już o tym, że jesteś w naszych rękach, mówił dalej Silver. Chociaż mamy cię w garści, możesz być tego pewny. Będę starał się przemówić ci do rozumu. Nigdy nie widziałem, żeby coś dobrego wyszło z pogróżek. Jeżeli ci się podoba służba u nas, to dobrze, przystań do mnie. A jeżeli nie, to masz, Jimie, prawo szczerze odmówić. Z całą chęcią cię słucham, kamracie. Niech mnie piorun trzaśnie, jeżeli kiedy jakikolwiek żeglarz był bardziej uprzejmy ode mnie. Czy mam odpowiedzieć na to wszystko? zapytałem bardzo drżącym głosem. Mimo całego szyderstwa jego gadaniny czułem grozę śmierci, która wisiała nade mną, i policzki mi gorzały, a serce biło boleśnie w piersiach. Chłopcze odparł Silver, nikt cię nie nagli. Zastanów się, nikt z nas nie pogania cię, żebyś się śpieszył, przyjacielu. Czas płynie tak miło w twoim towarzystwie. Sam widzisz. Dobrze, odpowiedziałem, nabierając nieco śmiałości. Jeżeli mam wybierać, oświadczam, że mam prawo przekonać się, co i jak się to stało. Skądeście wy tu się wzięli, i gdzie są moi przyjaciele. Co i jak się stało? powtórzył jeden ze zbójców, mruknąwszy coś pod nosem. Ależ on się ucieszy, kiedy się o tym dowie. Może będziesz trzymał język za zębami, póki do ciebie nie gadają, mój przyjacielu. Krzyknął Silver opryskliwie na niego, następnie zaś tonem uprzejmym, jak przedtem, odpowiedział mi. Wczoraj rano, panie Hawkins, w porze psiej warugi, przybył do nas doktor Livesey z białą chorągwią i prawi. Kapitanie Silver, jesteście zdradzeni. Okręt odpłynął. Otóż my akurat wtedy wzięliśmy się do kieliszka i przepijając do siebie, śpiewaliśmy sobie. Nie przeczę, że tak było. Dość, że nikt z nas nie miał się na baczności. W pewnej chwili patrzymy, aż tu do pioruna. Stary okręt gdzieś odpłynął. Nigdy w życiu nie widziałem podobnego zbaranienia pomiędzy żeglarską gromadą. A powiadam ci, że sam najgorzej zbaraniałem. Dobrze, mówi doktor, zawrzejmy układ. Zawarłem więc z nimi układ i oto my teraz jesteśmy tutaj panami pałacu. Zapasy, wódka, warownia, opał, które mieliście dowcip narąbać, słowem cały, że tak powiem, rozkoszny statek, od najwyższych wiązań aż po kil, do nas teraz należy. Oni zaś gdzieś drapnęli i sam nie wiem, gdzie teraz przebywają. Pociągnął znów spokojnie fajki. A żebyś sobie nie myślał, ciągnął dalej, że o tobie była umowa w układzie, to powiem ci, jakie były ostatnie słowa. Ilu was mam przepuścić, zapytałem. Czterech, odpowiedział doktor. Czterech, z których jeden raniony. Co zaś się tyczy tego chłopca, to nie wiem, gdzie on się podziewa, więc do diabła z nim. Tak powiedział nie troszczę się o niego, już nam obrzydł. Takie były jego słowa. Czy to wszystko? Tak, to wszystko, co miałeś usłyszeć, mój synku, odrzekł Silver. A teraz, czy mam wybierać? A teraz masz wybierać. A jakże? Oświadczył Silver. Dobrze, odrzekłem. Nie jestem tak głupi, żebym nie wiedział dobrze, czego się mogę spodziewać. Niech się stanie, co się stać może najgorszego. Mało mnie to wzrusza. Zbyt wiele razy oglądałem śmierć, odkąd poznałem się z tobą. Mam ci jednak kilka rzeczy do powiedzenia. W tej chwili byłem bardzo podniecony. Przede wszystkim zaś to. Wpadłeś teraz w ciężkie opały. Straciłeś okręt, skarb i ludzi. Całe twoje przedsięwzięcie poszło na marne. Może chcesz wiedzieć, kto tego wszystkiego dokonał? Odpowiem ci. To ja. Ja to byłem w beczce od jabłek tej nocy, kiedyśmy ujrzeli ląd i słyszałem ciebie, Johnie, i ciebie, Dicku Johnsonie, i chęca, który teraz leży na dnie morza. A zanim przeszła godzina, Zameldowałem każde słowo, któreście mówili. Ja to również odciąłem cumę szonera i ja pozabijałem ludzi, których zostawiliście na pokładzie. I ja zaprowadziłem okręt tam, gdzie ani ty, ani żaden z was już go nigdy nie zobaczy. Mogę śmiać się z Was, bo od początku byłem w tej sprawie górą. I nie boję się Was więcej niż muchy. Zabij mnie, Johnie Silverze, albo oszczędź, jak ci się podoba. Ale powiem Ci jedną rzecz, nie więcej. Jeżeli mnie oszczędzicie, Wtedy to, co przeszło, będzie wam zapomniane. A kiedy zaniechacie rozbojów, wtedy kamraci ocalę kogo będę mógł spośród was. Do was należy wybór. Zabijajcie bliźnich i samym sobie wyrządzajcie szkodę, albo też oszczędźcie mnie, a pozyskacie świadka, który ocali was od szubienicy. Przerwałem, gdyż powiadam wam, zabrakło mi tchu w piersi. Ku memu zdziwieniu, żaden z nich się nie poruszył, lecz siedzieli wlepiwszy we mnie oczy jak trzoda owiec. A gdy jeszcze się tak gapili, podjąłem znów. A teraz, panie silver, ponieważ uważam cię za najlepszego człowieka w tej oto gromadzie, więc jeżeli moja sprawa przyjmie najgorszy obrót, będę cię prosił, żebyś był łaskaw powiadomić doktora. Będę o tym pamiętał, rzekł silver z tak dziwnym odcieniem głosu, że jak mi życie miłe, nie mogłem rozstrzygnąć, czy śmiał się z mej prośby, czy też był życzliwie nastrojony moją odwagą. — Jedno mam jeszcze do dodania — zawołał stary marynarz o machoniowej twarzy nazwiskiem Morgan, którego widziałem niegdyś w karczmie Długiego Johna koło bulwarów w Bristolu. — To on poznał czarnego psa. — Dobrze. Słuchaj jeszcze — dodał kucharz okrętowy. — Ja ci powiem jeszcze coś innego do pioruna. To jest ten sam chłopak, który wycyganił mapę od Billa Bonsa. Słowem, rozbiliśmy się na Jimmy Hawkinsie. I to we wszystkim. Więc niech ginie rzekł Morgan zakląwszy i wyciągając nóż podskoczył raźnie, jakby miał dwadzieścia lat. Wara! krzyknął Silver. Kimże ty jesteś, tomie Morganie? Może sądzisz, że ty jesteś tu kapitanem, co? Nauczę cię moresu dokroćset. Spróbuj okazać się nieposłuszny, a pójdziesz tam, gdzie już wielu tęgich ludzi poszło przed tobą. Od pierwszego do ostatniego w ciągu tych trzydziestu lat. Jedni skończyli na rejach. Inni zrzuceni za burtę do morza, a wszyscy poszli rybom na żer. Jeszcze nie było takiego człowieka, który by śmiał skakać mi do oczu. I dobrze na tym wyszedł. Możesz być tego pewny, Tomie morganie. Morgan stanął jak wryty, lecz wśród innych wszczęło się głuche szemranie. Tom ma słuszność, rzekł jeden. Już dość długo gnębił mnie jeden tyran, dodał drugi. Niech mnie powieszą, jeżeli ty masz mnie jeszcze gnębić, Johnie Silverze. Czy który z was, mości panowie, życzy sobie mieć ze mną do czynienia? Ryknął Silver, wychylając się daleko w przód ze swej beczki i trzymając w prawej ręce jeszcze żarzącą się fajkę. Powiedzcie wyraźnie, o co wam idzie. Nie jesteście chyba niemi, jak sądzę. Ten, który czegoś żąda, dostanie, co mu się należy. Tyle lat żyję na świecie, a jakaś tam kufa rumu będzie mi pod koniec życia stawać okoniem? Znacie na to sposób jesteście przecie jak się wam wydaje panami szczęścia dobrze jestem gotów kto się ośmiela niech weźmie z do ręki a zobaczę kolor jego gnatów i bebechów zanim ta fajka będzie próżna nikt się nie ruszał nikt nie odpowiadał tacy to jesteście mówił znów silver wkładając fajkę do ust oho aż miło na was patrzeć no no do walki żaden z was się nie pali a może rozumiecie angielszczyznę króla Jerzego? Jestem waszym kapitanem z wyboru. Jestem waszym kapitanem, gdyż na wiele mil morskich wokoło jestem najlepszym marynarzem. Nie chcecie walczyć, jak przystało na panów szczęścia, więc do pioruna macie słuchać. A jakże? Ten chłopak niezmiernie przypadł mi do serca. Nigdy nie widziałem lepszego chłopca nad niego. Jest on bardziej mężczyzną, aniżeli dwóch takich jak wy, szczury przebrzydłe. A to wam jeszcze powiadam. Niech no ujrzę, że ktoś z was tknie go choć palcem. Tyle wam powiadam. A jakże? Nastąpiła długa chwila ciszy. Stałem przy ścianie wyprostowany jak struna. Serce biło we mnie jak młot kowalski, lecz w głębi mej duszy świtać począł promyk nadziei. Silver oparł się o ścianę, założywszy ręce i trzymając fajkę w kącie ust. Tak spokojnie, jak gdyby znajdował się w kościele lecz oko jego błądziło wciąż ukradkiem, spoglądając z ukosa na nieswornych towarzyszy. Oni ze swej strony coraz bardziej skupiali się w najdalszym kącie warowni, a cichy szept ich rozmowy rozbrzmiewał nieprzerwanie w mym uchu, jak szmer potoku. Jeden po drugim podnosił oczy, a czerwony blask głowni padał przelotnie na ich nerwowe twarze. Spoglądali jednak nie na mnie, lecz na Silvera. Zdaje mi się, że macie dużo do powiedzenia. Zauważył Silver, splunąwszy daleko przed siebie Wyśpiewajcie wszystko, niech no usłyszę Albo dajcie sobie spokój Przepraszam, mości panie, odparł jeden z nich Zanadto samowolnie sobie poczynasz w stosunku do naszych spraw Może będziesz łaskaw być ostrożniejszy na przyszłość Ci oto ludzie są niezadowoleni Ci oto ludzie nie pozwolą, ażeby im w kaszę dmuchać Ci oto ludzie mają prawa na równi z innymi załogami Powiem ci otwarcie a według naszych własnych praw, jak sądzę, możemy z sobą porozmawiać. Przepraszam cię, panie, uznając cię na razie za kapitana, lecz domagam się swego prawa i wychodzę na naradę. I złożywszy przesadny ukłon marynarski, ów drap, rosły mężczyzna lat trzydziestu pięciu, o chorowitym wyglądzie i żółtawych oczach, ruszył spokojnie do drzwi i zniknął poza domem. Reszta poszła kolejno za jego przykładem, a każdy przechodząc oddawał ukłon, i mówił coś na swoje usprawiedliwienie. Według prawa, rzekł jeden. Na rada kasztelu, oznajmił Morgan. I tak bez żadnych uwag wymaszerowali wszyscy jeden za drugim, zostawiając Silvera i mnie samych przyuczywie. Kucharz wyjął naraz fajkę z ust. Popatrz-no, Jimie Hawkinsie, odezwał się spokojnie, ledwo dosłyszalnym szeptem. Byłeś już o pół piędzi od śmierci. I co gorsza, od tortur. Oni mają zamiar mnie obalić, lecz zakarbuj sobie w pamięci: Ja będę stał przy tobie, cokolwiek nas spotka. Nie miałem takiego zamiaru, nie, aż dopiero kiedy ty przemówiłeś. Byłem prawie zrozpaczony, że straciłem tak wiele i że zostałem zmuszony do układów, ale widzę, że z ciebie zuch nie lada. Powiedziałem sobie: Johnie, stań przy Hawkinsie, a Hawkins stanie przy tobie. Ty jesteś Johnie. Ostatnią jego kartą, a on twoją do jasnego pioruna. Wet, zawet, powiadam sobie. Ocalisz swego świadka, a on ocali twoją szyję. Zacząłem, jak przez mgłę, domyślać się o co chodzi. Myślisz, że wszystko stracone? Zagadnąłem. Tak, Ulicha, tak myślę, odpowiedział. Okręt stracony, to i szyja stracona. Taki jest sens wszystkiego. Kiedy spojrzałem na zatokę, Jimmy Hawkinsie, i nie zobaczyłem statku, to choć jestem wytrzymały, jednak upadłem na duchu. Co się zaś tyczy tej zgrai i jej narad, wierzaj mi, że są to sami głupcy i tchórze. Uratuję ci życie, o ile stanie się wszystko co w mojej mocy. Lecz pamiętaj, Jimie, że płacić trzeba pięknym za nadobne. Ty musisz uratować długiego Johna od szubienicy. Byłem oszołomiony. Tak beznadziejne wydawało mi się to, o co prosił. On stary korsarz, a do tego herszt bandy. Uczynię, co będzie w mej mocy odpowiedziałem. To mi układ krzyknął długi John. Mówisz śmiało i do pioruna mam szczęście. Pokusztykał do żagwi zatkniętej w stos drzewa i zapalił znów fajkę. Chciej mnie zrozumieć, Jimie odezwał się powracając. Mam ja głowę na karku. Tak, mam. Jestem teraz po stronie dziedzica. Wiem, że ukryłeś okręt gdzieś w bezpiecznym miejscu. Jak tego dokazałeś? Nie wiem. Ale wiem, że okręt jest bezpieczny. Jestem pewny, że Hans i O'Brien okazali się skończonymi głupcami. Nigdy nie miałem wielkiego mniemania o żadnym z nich. Teraz uważaj. Nie będę o nic pytał, ani nie pozwolę innym pytać. Wiem, gdzie się ta gra kończy. Tak, wiem. I znam chłopca, który jest wielkim chwatem. Tym chłopcem jesteś ty. Ty i ja możemy razem zdziałać mnóstwo dobrego. Utoczył nieco koniaku z beczki do cynowego kubka. Nie skosztujesz druchu? Zapytał, a gdy odmówiłem, rzekł. Dobrze, a więc wypiję sam Jimie. Potrzebuję pomocnika, gdyż mam kłopot nie lada. A skoro mowa o kłopocie, powiedz mi Jimie, czemu ten doktor dał mi mapę? Na twarzy mojej odbiło się tak szczere zdumienie, że Silver widział daremność dalszych pytań. No tak, w każdym razie to zrobił, rzekł. A niewątpliwie coś się w tym kryje, Jimie. Coś się w tym kryje, złego czy dobrego. I łyknął znów gorzałki, potrząsając wielką siwą głową, jak człowiek, który jest przygotowany na najgorsze. Rozdział dwudziesty dziewiąty. Znów czarna plama. Narada opryszków przeciągała się jakiś czas. W końcu jeden z nich wkroczył znów do domu i, powtarzając ten sam ukłon, który w moich oczach miał znamie szderstwa, poprosił o pożyczenie mu na chwilę łuczywa. Silver zezwolił krótkim mruknięciem, a wysłannik oddalił się z powrotem, zostawiając nas obu w ciemności. Nadciąga wiatr, Jimie, odezwał się Silver. Który tymczasem nabrał zupełnie przyjaznego i poufałego tonu głosu. Przysunąłem się do najbliższej strzelnicy i wyjrzałem na dwór. Żar wielkiego ogniska wypalił się i tlił się teraz ciemno przy samej ziemi. Rzecz więc zrozumiała, że spiskowcy potrzebowali pochodni. Mniej więcej w połowie drogi na zboczu wiodącym do warowni, zebrali się w gromadkę. Jeden trzymał światło, a drugi po środku klęczał. Widziałem, jak ostrze otwartego noża. Połyskiwało w jego dłoni, mieniąc się różnobarwnie w blasku księżyca i żagwi. Inni byli nieco zgarbieni, jak gdyby śledzili poruszenia tamtego. Zdołałem dostrzec, że miał on w ręce oprócz noża jakąś książkę. Zachodziłem w głowę, skąd przyszli do posiadania rzeczy tak do nich niepasującej. Gdy wtem klęcząca postać podniosła się znów na nogi i cała gromada ruszyła hurmem ku budynkowi. Nadchodzą tutaj! Oznajmiłem i powróciłem do poprzedniej postawy, gdyż zdawało mi się, że nie licowałoby z moją godnością, gdyby przekonali się, że ich podglądam. — Dobrze, chłopcze, niech przyjdą, niech przyjdą — rzekł Silver wesowo. — Jeszcze mam naboje w puzderku. Drzwi się otwarły, a pięciu ludzi stanęło kupą koło samego wejścia, wypychając jednego naprzód. W każdej innej okoliczności jego powolne posuwanie się mogłoby wyglądać pociesznie. Każdy krok stawiał z wahaniem, ale dzierżył wciąż przed sobą zaciśniętą pięść. Podejdź no dryblasie! zawołał Silver. — Przecież cię nie zjem. Daj mi to kpie. Znam prawo. Nie znieważę posła. Tak zachęcony, opryszek postąpił naprzód raźniej i podawszy coś Silverowi z ręki do ręki, czmychnął co rychlej do swych towarzyszy. Kucharz spojrzał na to, co mu wręczono. Czarna plama. Tak sobie myślałem, zauważył. Ale skąd eście to wyrwali, taki papier? Hola, cóż to? Patrzcie, no. To niedobrze świadczy. Wycięliście to z Biblii. Jakiś to głupiec pociął Biblię. O, to, to, rzekł Morgan. To właśnie. Co mówiłem? Mówiłem, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Tak, samiście już to powiedzieli między sobą, mówił dalej Silver. Zdaje mi się, że będziecie wszyscy wisieć. Któryż to kiep miał Biblię? To Dick, rzekł jeden z nich. To Dick? Więc Dick może odmawiać pacierze, rzekł Silver. Dick zepsuł własne szczęście. Tak, możecie być tego pewni. Lecz tu przerwał mu ów sążnisty drap z żółtymi oczyma. Zaprzestań tego gadania, Johnie Silverze. Ci oto ludzie na walnym zebraniu uchwalili... Wręczyć ci czarną plamę zgodnie z naszymi prawami. Przed chwilą, zgodnie z prawem, rozwinąłeś się i odczytałeś, co tam było napisane. Teraz możesz mówić. Dziękuję ci, George, odparł kucharz. Zawsze byłeś prędki do czynu i umiałeś prawa na pamięć. A to mi się w tobie, George, bardzo podoba. No, w każdym razie, cóż to jest takiego? Aha, pozbawiony dowództwa. Tylko tyle? Bardzo pięknie napisane, zapewne. Jak drukowane, słowo daję. Czy to twoje pismo, George? Oho, stałeś się już przywódcą tej drużyny. Będziesz wkrótce kapitanem. Nie ma co się dziwić. A teraz użyczcie mi znów tej głowni. Co? Nie łaska? Fajka nie chce mi się palić. Chodź no teraz, rzekł George. Nie będziesz już obałamucał drużyny. Jesteś zabawnym człowiekiem. Nikt ci tego nie odmawia, ale teraz przestałeś już być dowódcą i może raczysz zejść z tej beczki, żeby wziąć udział w głosowaniu. Powiedziałeś, zdaje się, że znasz nasze prawa, odciął się Silver z pogardą. Jeżeli ty ich nie znasz, to przynajmniej ja je znam, więc zostanę tutaj, ponieważ jestem jeszcze waszym kapitanem. Wiedzcie o tym, póki nie uzasadnicie swych zażaleń, a tymczasem wam odpowiem że wasza czarna plama nie jest warta i jednego suchara. Co potem? Zobaczymy. Ech — odrzekł George. Nie jesteś jeszcze naszym więźniem. Jesteśmy tu wszyscy równi i basta. Po pierwsze, naszą wyprawę zamieniłeś w rzeź. Musiałbyś być człowiekiem bezczelnym, gdybyś temu zaprzeczył. Powtórę, wypuściłeś bezinteresownie nieprzyjaciela z tej pułapki. Dlaczego chcieli oni wyjść stąd? Nie wiem tego, ale jest oczywiste, że tego chcieli. Po trzecie, nie pozwoliłeś nam iść na nich przez moczary. Przeniknęliśmy cię na wskroś, Johnie Silverze. Chcesz obłowić się zdobyczą. W tym twoja wina. Wreszcie po czwarte, ten oto chłopak. Czy to wszystko? zapytał Silver spokojnie. Chyba wystarczy, obruszył się George. Wszyscy będziemy wisieć i prażyć się na słońcu przez twoją nieudolność. Dobrze, dobrze. A teraz, uwaga: odpowiem wam na te cztery punkty. Odpowiem? Na wszystkie po kolei. A więc te wyprawy zamieniłem w rzeź. Wszak tak? Dobrze. Powiem wam na to, że wszyscy wiecie, czego chciałem, i wszyscy wiecie, że gdyby tak się było stało, jak mówiłem, gdybyśmy byli na pokładzie Hispanioli tej nocy, jak zawsze, wszyscy byśmy żyli i bylibyśmy dobrej myśli. Jedlibyśmy placek ze śliwkami, a skarb byłby już złożony na okręcie do kroćset. Kto mi się sprzeciwiał? Kto mi narzucał przymus, choć byłem prawowitym kapitanem? Kto wręczał mi czarną plamę w tym dniu, kiedyśmy lądowali, i rozpoczął tę zabawę? Ach, były to ładne pląsy. Pod tym względem do was należy. Skończą się tańcem na stryczku. W doku stracenia koło londynu, tak jest! Ale kto to uczynił? Anderson i Hentz. I ty, george Mary. jesteś najmłodszy z marynarzy z całej tej warholskiej drużyny. I ty masz do diaska tyle bezczelności, że zadzierasz nosa i chcesz być kapitanem nade mną? Ty, który zaprzepaściłeś całą naszą gromadę? Dokroć set. To nie doprowadzi do niczego. Silver umilkł, a z twarzy Georgia i jego wspólników poznałem, że słowa te nie przeszły bez skutku. Tyle co do punktu pierwszego, krzyczał oskarżony, ocierając pod z czoła, gdyż mówił z taką gwałtownością, że cały dom trząsł się w posadach. Słowo wam daję, że już mi obrzydło wciąż tak przemawiać do was. Nie macie ani oleju w głowie, ani pamięci. I nie mogę sobie wyobrazić, jak każdemu z was matka pozwoliła zostać marynarzem. Marynarze. Panowie szczęścia. Zdaje mi się, że waszym rzemiosłem powinna być krawiecczyzna. Do rzeczy, Johnie, pohamował go Morgan. Odpowiedz na inne zarzuty. Ach, inne, odparł John. O, to też ładne figle, nieprawdaż? Mówicie, że ta wyprawa była partacka. Ach, Ulicha, gdybyście mogli zrozumieć, jak naprawdę była partacka, wtedy byście dopiero zobaczyli. Jesteśmy tak blisko szubienicy, że szyja mi cierpnie, kiedy o tym myślę. Może będziesz widział ich skutych i powieszonych. Ptactwo krąży nad nimi, a żagle pokazują palcami na nich, płynących z falą. Kto to? Zapyta ktoś. To? A jakże, to zwłoki Johna Silvera. Znałem go dobrze, odpowie drugi. A ty słyszysz, jak dzwonią kajdanki, gdy sam idziesz na stracenie. I już, już masz zadyndać. Oto, co nas czeka dzięki niemu i Hentzowi, i Andersonowi, i innym głuptasom z waszego grona. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś w sprawie punktu czwartego, to jest o tym chłopcu? Owszem, do Kroćset. Czy nie jest on zakładnikiem? Czy mamy się pozbawiać zakładnika? Nie, nie żadną miarą. On może być ostatnią naszą deską ratunku. Nic by w tym nie było dziwnego. Zabijać tego chłopca? Nie, ja tego nie uczynię, kamraci. A punkt trzeci? O, o punkcie trzecim można by dużo powiedzieć. Może to uważacie za nic, że przychodzi tu co prawdziwy, wykształcony doktor, aby was opatrzyć. Ciebie, Johnie, z tą porąbaną głową, albo ciebie, George Mery, który przed sześciu godzinami miałeś dreszcze febry, a w tej chwili masz oczy jak skórka cytrynowa? A może nawet nie wiedziałeś, że przybył nam sprzymierzeniec? Tak jednak jest w istocie. A niebawem zobaczymy, kto będzie się cieszył z zakładnika, kiedy przyjdzie co do czego. Co się zaś tyczy punktu drugiego, to jest dlaczego zawarłem układ. A jakże? Czołgaliście się przede mną na kolanach, ażebym go zawarł. Na klęczkach czołgaliście się, tak upadliście na duchu. I umarlibyście zresztą z głodu, gdybym tego nie uczynił. Ale to drobnostka. Zważcie-no. Otóż dlaczego? I rzucił na ziemię papier, który poznałem natychmiast. Było to nic innego jak mapa na żółtym papierze z trzema czerwonymi krzyżykami, którą znalazłem w ceratowym zawiniątku na dnie kufra kapitana. Nie mogłem jednak odgadnąć, czemu doktor mu ją podarował. O ile jednak dla mnie stanowiło to nierozwikłaną zagadkę, o tyle dla pozostałych przy życiu buntowników jej ukazanie się było czymś niewiarygodnym. Rzucili się na nią jak koty na mysz. Jeden wydzierał ją drugiemu i przechodziła z rąk do rąk. A sądząc z przekleństw, krzyków i dziecinnego śmiechu, które towarzyszyły temu przyglądaniu się, można by przypuszczać, że nie tylko dotykali palcem samego złota, lecz że bezpiecznie płynęli z nim przez morze. Tak, to z pewnością Flint rysował, rzekł jeden. To jego litery JF, a poniżej wycięcie z węzełkiem do niego przyklejonym. On tak zawsze robił. Bardzo pięknie odezwał się George. Ale jak mamy się z tym stąd wydostać bez okrętu? Silver skoczył nagle i opierając się dłonią o ścianę, krzyknął. Teraz ja cię ostrzegam, George. Jeszcze jedno zuchwałe słowo z twojej strony, a wyzwę cię i będę z tobą walczył. Jak? To ja mam wiedzieć? Tyś powinien mi na to odpowiedzieć. Ty i inni, którzy zaprzepaścili mi okręt przez swoje wtrącanie się, żeby was choroba. Ale ty byś i odpowiedzieć na to nie umiał. Nie masz nawet tyle rozumu, co plugawy karaluch. W każdym razie jednak mógłbyś i powinieneś mówić nieco grzeczniej, George Mary. A jakże? To pięknie, rzekł stary Morgan. Pięknie, chyba że tak, odparł kucharz. Wyście stracili okręt, a ja znalazłem skarb. Kto z nas lepszy? A teraz, do pioruna, zrzekam się dowództwa. Wybierajcie, kogo chcecie na kapitana. Ja już mam dość tego. Silver, krzyknęli wszyscy. Patelnia kapitanem. Patelnia kapitanem. Oho. Tak teraz śpiewacie, zawołał kucharz. George, spodziewam się. Że będziesz oczekiwał innego obrotu rzeczy. Szczęście, twoje szczęście, że nie jestem mściwy. Nigdy nie miałem tego zwyczaju. A teraz, druchowie, ta czarna plama. To nie bardzo dobrze wróży, prawda? Dick miał nieszczęście zniszczyć Biblię i całą sprawę. Czy teraz dalej trzeba będzie całować tę księgę? Mruknął Dick, widocznie niezadowolony z klątwy, którą ściągnął na siebie. Biblię z wyciętą kartką zadrwił Silver. Nie, nie trzeba. Ona nie obowiązuje do niczego więcej niż zbiorek ballad. Naprawdę, Ejże! zawołał Dick jakby radośnie. W każdym razie myślę, że i tak ma swoją wartość. Jimie, mam tu coś ciekawego dla ciebie rzekł Silver i rzucił mi skrawek papieru. Był on okrągły, mniej więcej wielkości srebrnej korony. Jedną stronę miał białą, gdyż była to ostatnia kartka. Druga zaś zawierała kilka wierszy z objawienia świętego Jana, między innymi zaś te słowa, które silnie wryły mi się w pamięć, gdy byłem w domu. A precz pójdą łupieszcy i złoczyńcy. Strona ta była poczerniona węglem drzewnym, który zaczął się już ścierać i brudził mi palce. Na odwrocie zaś tym samym czernidłem wypisano słowa pozbawiony dowództwa. Przechowuje po dziś dzień u siebie tę osobliwość, lecz obecnie nie pozostało ani śladu pisma oprócz jednego skrobnięcia, jakby zrobionego paznokciem dużego palca. Tak się zakończyły nocne zajścia. Wkrótce potem, wypiwszy kolejkę, ułożyliśmy się na spoczynek. A objawem zemsty Silvera było postawienie George'a Mary na warcie i zagrożenie mu śmiercią, gdyby okazał się niesumienny. Sporo czasu upłynęło, zanim zmrużyłem oczy. Bóg wie, że wiele myślał o człowieku, którego zabiłem po południu, broniąc się w niebezpieczeństwie. A nade wszystko o tej dziwnej grze, którą, jak widziałem, rozpoczął Silver. Jedną ręką trzymając w ryzach buntowników, a drugą chwytając się wszelkich możliwych i niemożliwych sposobów, ażeby osiągnąć spokój i uratować swe nędzne życie. On sam spał spokojnie i głośno chrapał. Ja natomiast martwiłem się o niego mimo jego wszystkich występków, myśląc o ponurych niebezpieczeństwach, które go otaczały, i o haniebnej szubienicy, która go oczekiwała. Rozdział 30. Słowo honoru. Obudziłem się, ściślej mówiąc, obudziliśmy się wszyscy, gdyż zobaczyłem, że nawet wartownik drgnął i zerwał się z miejsca gdzie spoczywał oparty o framugę drzwi, posłyszawszy wyraźny, dziarski głos, nawołujący nas od skraju lasu. Hola, warownia! Doktor idzie. Istotnie był to doktor. Choć uradowałem się słysząc ten głos, jednak radość moja była nie bez domieszki goryczy. Zmieszałem się, wspomniawszy moje nieposłuszeństwo i nieszczerość. A gdy uprzytomniłem sobie, do czego mnie one przywiodły, pomiędzy jakie towarzystwo i w jakie niebezpieczeństwo mnie wtrąciły, uczułem, że wstydzę się spojrzeć doktorowi w oczy. Musiał wstać ze snu jeszcze po ciemku, gdyż na niebie dopiero świtał dzień, a gdy przybiegłem ku strzelnicy i wyjrzałem przez nią na świat, zobaczyłem go stojącego, jak przedtem Silver, po kolana w pełzającej mgle. — A, to pan, panie doktorze! Dobry dzionek panu! Zawołał Silver, wyspany i promieniejący dobrym humorem. Pogodnie i wcześnie. A jakże? Ranny ptaszek zdobywa sobie pożywienie, jak mówi przysłowie. George, wyciągnij no swoje pedały, mój synku, i pomóż doktorowi Livesejowi dostać się do nas. Wszyscy mają się dobrze. Wszyscy pańscy pacjenci zdrowi i weseli. Tak trajkotał stojąc na szczycie wzgórza. Ze szczudłem pod pachą, jedną rękę trzymając na ścianie domu, zupełnie dawny John z głosu, zachowania się i wyrazu twarzy. Mamy tu dla pana wielką niespodziankę, ciągnął dalej. Mamy tu małego przybysza. Hehe, he, nowy stołownik i domownik, panie. A wygląda tęgo i raźnie ten smyk. Spał jak nadzorca towarów koło samego Johna. Leżeliśmy jak dwie kłody przez całą noc. Doktor Livesey przedostał się tymczasem przez palisadę i był już niedaleko od kucharza. Zauważyłem zmianę w jego głosie, gdy zagadnął. Czy nie Jim? Jim, we własnej osobie, odpowiedział Silver. Doktor stanął jak wryty, ale nic nie mówił i upłynęło kilka sekund, zanim zdawał się już zdolny do poruszenia się dalej. Dobrze, dobrze, odezwał się na koniec. Najpierw obowiązek. A później przyjemność, jakbyś z pewnością sam powiedział Silwerze: Obejrzymy tych waszych pacjentów. W chwilę później wkroczył do budynku i skinąwszy mi surowo głową, zajął się chorymi. Nie czuł się wcale zakłopotany, choć musiał wiedzieć, że życie jego pośród tych zdradzieckich złoczyńców wisiało na włosku. Gawędził ze swymi pacjentami w ten sposób, jakby odbywał zwyczajną, zawodową wizytę w spokojnej rodzinie angielskiej. Jego obejście, zdaje mi się, podziałało na łotrzyków, gdyż odnosili się do niego tak, jak gdyby nic nie było zaszło. Jak gdyby on był jeszcze lekarzem okrętowym, a oni wiernymi marynarzami kwaterującymi na dziobie statku. — Ty już przychodzisz do zdrowia, mój przyjacielu — rzekł do junaka z obowiązaną głową. — Jeżeli kto, to ty porządnie oberwałeś. Łeb twardy jak żelazo. — No, George, jak ci się powodzi? — Ładną masz cerę, nie ma co mówić. Ho, ho, wątroba nie w porządku. Czy zażywałeś lekarstwo? Ludzie, czy on zażywał lekarstwo? Tak, tak, panie, zażywał odpowiedział Morgan. Bo widzicie, odkąd jestem lekarzem buntowników, czyli lekarzem więziennym, jak wolę się nazywać, mówił doktor Livesey z najuprzejmiejszą miną, uważam sobie za punkt honoru nie zmarnować ani jednego człowieka podległego królowi Jerzemu, niech Bóg ma go w swej opiece, i kandydującego do szubienicy. Łotrzy spojrzeli po sobie, lecz przełknęli w milczeniu tę gorzką pigułkę. Dick czuje się niedobrze, rzekł jeden. Niedobrze? powtórzył doktor. Chodź no tu, Dicku. Pokaż mi język. Nie, byłbym bardzo zdziwiony, gdyby czuł się dobrze. Jego język mógłby straszyć Francuzów. Znowu febra. O tak, westchnął Morgan. Wszystko to poszło ze znieważenia Biblii. To poszło z tego, że jesteście skończonymi osłami. Zakpił doktor. I nie macie dość rozumu, żeby odróżnić uczciwe powietrze od zatrutego, a suchy ląd od obrzydliwego, zapowietrzonego bagna. Uważam za rzecz wysoce prawdopodobną, lecz to jest jedynie przypuszczenie, że wszyscy pójdziecie do diabła, zanim przywykniecie do malarki. Obozować na trzęsawiskach, słyszane rzeczy. Silver, tobie bardzo się dziwię. Jesteś rozsądniejszy od wielu, wziąwszy was wszystkich razem. Lecz zdaje mi się, że brak ci podstawowego pojęcia o higienie. No dobrze! Dodał, gdy już każdemu dał jakieś lekarstwo, a oni przyjęli jego przepisy ze śmieszną do prawdy pokorą, podobni bardziej do chłopców z ochronki, aniżeli do skalanych krwią buntowników i piratów. Dobrze, na dziś wystarczy. A teraz życzyłbym sobie za waszym pozwoleniem porozmawiać z tym chłopcem i skinął niefrasobliwie głową w moją stronę. George Mary stał w drzwiach, spluwając i mrucząc coś z powodu lekarstwa o niemiłym smaku. Lecz na pierwsze słowo propozycji doktora, obrócił się mocno zaczerwieniony i wrzasnął. Nie. Potem rzucił jakieś przekleństwo. Silver uderzył dłonią w beczkę. Milczeć, ryknął i potoczył dokoła władczo wzrokiem niby lew. Doktorze, mówił dalej już zwykłym tonem. Właśnie o tym myślałem, wiedząc, jak pan lubi tego chłopca. Jesteśmy panu serdecznie wdzięczni za jego łaskawość. A jak pan widzi, pokładamy w panu ufność i przełykamy te leki niby szklanki grogu. I otóż wiem, jak należy postąpić, żeby wszystkim dogodzić. Hawkins, czy dasz mi słowo honoru, szlachetny młodzieńcze? Bo jesteś szlachetnym młodzieńcem, mimo żeś z ubogiej rodziny. Słowo honoru, że nie uciekniesz? Chętnie dałem żądaną porękę. A więc, doktorze. Rzekł Silver. Pan teraz wyjdzie poza Palisadę, a gdy już pan tam będzie, wtedy przyprowadzę panu chłopca pod sam częstokół z tej strony i sądzę, że będziecie mogli porozmawiać przez szpary między drągami. Do widzenia, panu. Wyrazy szacunku dla pana dziedzica i kapitana Smoleta. Objawy niezadowolenia, utrzymywane dotąd w karbach jedynie srogimi spojrzeniami Silvera, Wybuchły znów z całą siłą, ledwo doktor wyszedł z domu. Jednogłośnie poczęto oskarżać Silvera o podwójną grę, że stara się zawrzeć odrębny pokój na własną rękę, że poświęca interesy swych wspólników i ofiar słowem dokładnie o to, co istotnie czynił. Opór wydał mi się tym razem tak silny, że nie mogłem sobie wyobrazić, jak kucharz zamierza odwrócić od siebie ich zawziętość lecz był on co najmniej dwukrotnie sprytniejszy od pozostałych, a zwycięstwo uzyskane zeszłej nocy zapewniło mu ogromną przewagę nad ich umysłami. Zwymyślał ich ostatnimi słowami od głupców i ciemięgów, oświadczył, że to rzecz konieczna, bym rozmawiał z doktorem, powiewał im mapą przed oczyma, zapytywał, czy czują się na siłach by łamać układ tego samego dnia, w którym mieli wyruszyć na poszukiwanie skarbu. Nie, ulicha, krzyczał. Zerwiemy układ wtedy, kiedy przyjdzie stosowna pora. Aż do tego czasu muszę mamić tego doktora, jeżeli mam go całkiem skaptować. Potem rozkazał im rozpalić ognisko i wykusztykał na szczudle z domu, trzymając rękę na mym ramieniu. Towarzyszów swoich pozostawił w kłótni, raczej uciszonych jego zręcznością, aniżeli przekonanych. Pomału, mój chłopcze, pomału, rzekł do mnie. Oni mogą w mgnieniu oka zwrócić się przeciw nam, jeżeli zobaczą, że się tak kwapimy. Szliśmy więc bardzo ostrożnie na przełaj przez piasek aż do tego miejsca, gdzie po drugiej stronie palisady czekał na nas doktor. Gdy już byliśmy w takiej odległości, że można było z łatwością rozmawiać, silver zatrzymał się. A więc, panie doktorze, przemówił. Proszę teraz słuchać, a ten chłopak opowie panu, jak ocaliłem mu życie. I nawet za to miałem być usunięty. Może pan być tego pewny, panie doktorze. Kiedy kto tak daleko się zagalopował jak ja, kiedy rzec można bawi się w chowanego ze śmiercią, pan chyba nie sądzi, że zbyt wielką łaską dlań będzie jedno życzliwe słowo. Niech pan będzie łaskaw zważyć, że teraz chodzi nie tylko o moje życie, bo oto w zakład jest dane życie tego chłopca. Niech pan więc, panie doktorze. Pomówi ze mną przychylnie i udzieli mi choć promyka nadziei przez litość. Silver zmienił się nie do poznania. Ledwo oddalił się od budynku i odwrócił się plecami do swych towarzyszy. Policzki jak gdyby mu się zapadły, głos stał się drżący. Nie widziałem nigdy człowieka równie przerażonego. Cóż to, Johnie, czy się boisz? zapytał doktor liwesej. Doktorze, nie jestem tchórzem. Nie, nie, nie jest tak źle i strzelił palcami. A gdybym się bał, nie powiedziałbym tego. Ale przyznaję się, uczciwie, że drżę przed szubienicą. Pan jest dobrym i rzetelnym człowiekiem. Nigdy nie widziałem lepszego. Pan nie zapomni, co uczyniłem dobrego, ale pan zapomni, co zrobiłem złego. Ja już odejdę na bok, niech pan patrzy i zostawię pana z Jimem sam na sam. A pan niech to policzy na moją korzyść, bo to mnie wiele kosztuje. Tak mówiąc, odsunął się nieco w tył, aż znalazł się w takiej odległości, gdzie już nie dochodził odgłos naszej rozmowy. Tu usiadłszy na pniu drzewa, począł gwizdać, kręcąc się raz po raz w tę lub ową stronę. Przy czym kierował wzrok to na doktora i na mnie, to znów na swych niesfornych zabijaków, uwijających się po piasku między ogniskiem, które gorliwie rozniecali. A budynkiem, z którego wynosili wciąż wieprzowinę i suchary, by przyrządzić śniadanie. Tak, Jimie, przemówił doktor smutno, tu się znalazłeś. Jakiegoś piwa sobie naważył, takie teraz musisz wypić, mój chłopcze. Bóg mi świadkiem, że nie mam serca, żeby cię łajać. Powiem ci tylko jedną rzecz. Mniejsza o to, czy miłą, czy niemiłą. Kiedy kapitan Smolet był zdrów, nie odważyłeś się odejść, a kiedy został ranny. I nie mógł ci nic zrobić, do licha. Postąpiłeś sobie całkiem po tchórzowsku. Przyznam się, że w tej chwili zacząłem płakać. Doktorze, odezwałem się. Mógłby pan mnie oszczędzać. Sam już dość sobie czyniłem wyrzutów. Życie moje jest bądź co bądź narażone na szwank i bym teraz nie żył, gdyby Silver nie stanął w mej obronie. A wierz mi pan, panie doktorze, że mogę umrzeć. Przyznaję się, że na to zasłużyłem, ale boję się tortur. Jeżeli oni zechcą mnie męczyć, Jimie, przerwał doktor, a głos mu się całkiem zmienił. Jimie, ja na to nie mogę pozwolić. Przejdź na tę stronę i uciekniemy stąd. Doktorze, odpowiedziałem. Dałem słowo. Wiem, wiem, zawołał. Nie możemy na to nic poradzić teraz, mój Jimie. Ale biorę to na swą głowę, było, nie było i hańbę, i nagane, mój chłopcze. Ale przejdź tutaj. Nie mogę cię opuścić. Umykaj. Jeden skok, a oddalimy się i będziemy uciekać, jak antylopy. Nie, odparłem. Pan sam nie dopuściłby się czegoś podobnego. Ani pan, ani dziedzic, ani kapitan, a tym bardziej ja. Silver mi zaufał, dałem słowo, więc powrócę. Ale mości doktorze, pan nie dał mi skończyć. Jeżeli zechcą mnie męczyć, mogę zdradzić mimo woli, gdzie znajduje się okręt, bo zdobyłem nasz okręt. Po części dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, a po części dzięki zaryzykowaniu. Statek znajduje się w zatoce Północnej na wybrzeżu południowym, a obecnie zalany jest przypływem. Podczas odpływu musi być widoczny na powierzchni. Okręt zawołał doktor. Szybko opowiedziałem mu swoje przygody. On słuchał mnie w milczeniu, a gdy skończyłem mówić, zauważył: Jest w tym jakieś zrządzenie losu. Na każdym kroku ocalasz nam życie. Czy możesz przypuszczać, że cokolwiek się zdarzy, pozwolimy na twoją zgubę? Byłaby to nikczemność z naszej strony, mój chłopcze. Ty odkryłeś sprzysiężenie, ty odnalazłeś Benaguna. Są to najlepsze uczynki, jakich dokonałeś w swoim życiu lub dokonasz, choćbyś dożył dziewięciu krzyżyków. A skoro już mowa o Benie Gunie Najowisza, cóż to za dziwo wcielone? Silver! zawołał nagle donośnym głosem a kiedy kucharz podszedł bliżej mówił dalej spokojnie dam ci silver dobrą radę nie śpiesz się za nadto do tego skarbu owszem panie uczynię co w mej mocy cokolwiek będzie zapewnił silver jednak za pozwoleniem pańskim tylko poszukując tego skarbu mogę uratować życie własne i tego chłopca a jakże dobrze silverze odpowiedział doktor Wobec tego posunę się o krok dalej. Wystrzegaj się krzyżyków, kiedy go znajdziesz. Panie, rzekł Silver, mówiąc między nami, jest to za wiele i za mało. Naprawdę teraz nie wiem, co pana skłoniło do tego, żeby opuścić warownię i dać mi tę mapę. A jednak z zamkniętymi oczyma wykonałem pańskie polecenie i nie otrzymałem ani słowa nadziei. Ale nie, to za nadto. Jeżeli pan nie chce powiedzieć otwarcie i wyraźnie, co pan ma na myśli, niech pan od razu tak powie, a dam za wygraną. Nie, odpowiedział doktor, zamyślając się. Nie mam prawa powiedzieć nic nad to. Widzisz, Silver, nie jest to moja tajemnica. Inaczej bym ci powiedział, daję ci słowo. Ale posunę się wobec ciebie tak daleko, jak daleko się ośmielę, a nawet krok dalej, bo o ile się nie mylę, kapitan zmyje mi porządnie perukę. Otóż po pierwsze dam ci promyk nadziei. Silver, jeżeli my obaj wyjdziemy cało z tej wilczej pułapki, dołożę wszelkich starań, żeby cię uratować. Przyrzekam ci to, święcie. Silverowi twarz rozjaśniła się i zawołał. Nie potrzebuje pan mówić nic więcej. Ufam panu jak rodzonej matce. Dobrze, to pierwsze ustępstwo z mej strony, dołożył doktor. Drugie będzie czymś w rodzaju rady. Miej chłopca zawsze przy sobie. A jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, zawołajcie nas. Wyruszę wówczas, żeby sprowadzić wam pomoc. Już to ci dowiedzie, że nie mówię na wiatr. Do widzenia, Jimie. To rzekłszy, doktor Livesey uścisnął mi rękę poprzez palisadę, ukłonił się Silverowi i szybkim krokiem podążył w głąb lasu. Rozdział trzydziesty pierwszy. Poszukiwanie skarbu, drogowskaz Flinta Jimie, rzekł Silver, gdy byliśmy sami. Jeżeli ja ocaliłem Ci życie, to i ty ocaliłeś moje. A tego ci nie zapomnę. Widziałem, że doktor namawiał Cię do ucieczki. Widziałem kącikiem oka i widziałem, żeś powiedział nie, zupełnie jakbym słyszał. Jimie, za to jestem Ci bardzo wdzięczny. Jest to pierwsza iskierka nadziei, jaka mi zabłysła od czasu, gdy zawiódł nas atak na warownię. Tobie zawdzięczam te nadzieje. Teraz, Jimie, mamy iść na poszukiwanie skarbu z jakimiś tajnymi poleceniami. Tego to nie lubię. Musimy obaj trzymać się razem. Jeden niemal u boku drugiego, a ocalimy szyję na przekór wszelkim przeciwnościom losu. Jeden z ludzi, uwijających się przy ognisku, zawołał nas, że śniadanie już gotowe. To też nie za długo siedzieliśmy na piasku i posilaliśmy się sucharami i przypiekanym solonym mięsem. Ognisko było tak wielkie, że można by na nim upiec całego wołu. Właśnie w owej chwili wystrzeliło ono i rozgorzało tak potężnie, że podejść ku niemu można było jedynie od strony wiatru. I to z wielką ostrożnością. Z tą samą rozrzutnością. Przygotowali trzy razy więcej jadła, niż zdołaliśmy zjeść. A jeden z nich, z pustym śmiechem, cisnął resztę jadła na ognisko, które rozbłysło i zachuczało, podsycone tym niezwykłym paliwem. Nigdy w życiu nie widziałem ludzi tak mało dbających o jutro. Cały ich tryb życia w tym się streszczał, żeby być sytym w danej chwili. Widząc, jak marnowali żywność i spali na warcie, nabierałem przeświadczenia, że choć mieli dość śmiałości do staczania małych utarczek, to jednak byli całkiem niezdatni do jakiejkolwiek dłuższej wojny. Nawet Silver, który wciąż zajadał trzymając kapitana Flinta na ramieniu, nie miał dla nich słowa napomnienia za tę nieprzezorność. Dziwiło mnie to tym bardziej, że sądziłem, iż nigdy nie okazał się bardziej przebiegły niż wówczas. Tak, marynarze, mówił. Wasze szczęście, że macie patelnię, który za was pracuje głową. Zdobyłem, co chciałem. Tak jest. Oni na pewno mają okręt w swych rękach. Gdzie go ukrywają, na razie jeszcze nie wiem. Ale kiedy posiądziemy skarb, zaczniemy szukać na wszystkie strony, aż go znajdziemy. A wtedy, kamraci, mając łodzie, stanowczo zwyciężymy. Uwijał się ustawicznie wśród nich i gadał, choć usta miał pełne gorącego boczku. W ten sposób ożywiał ich nadzieję i zaufanie. A zarazem, jak mi się zdaje, sam sobie dodawał otuchy. Co się tyczy zakładnika, mówił dalej, zapewniam was, że była to ostatnia jego pogawędka z tymi, których kocha tak gorąco. Uzyskałem kilka nowych wiadomości, za które jestem mu bardzo wdzięczny. Na tym jednakże koniec. Kiedy pójdziemy na poszukiwanie skarbów, wezmę go na postronek, bo musimy go na wszelki wypadek zatrzymać na pewien czas przy sobie. Trzeba go tymczasem, na wszelki wypadek, strzec jak oka w głowie. Zapamiętajcie to, kamraci. Kiedy już zdobędziemy i okręt, i skarb, i pochulamy na morzu, jak przystało na wesołych towarzyszy, wtedy i owszem pogadamy z Mości Hawkinsem i damy mu należną zapłatę za wszystkie jego grzeczności. A jakże! Nic dziwnego, że łotrzykowie wpadli w doskonały humor. Co do mnie, byłem niesłychanie przygnębiony. Gdyby plan przed chwilą wysunięty był możliwy do wykonania, silver, który już dwakroć okazał się zdrajcą, na pewno nie zawahałby się go urzeczywistnić. Stał jeszcze na rozdrożu między jednym a drugim obozem, a nie ulegało wątpliwości, że przeniósłby bogactwo i swobodę po stronie korsarzy, nad samo ocalenie głowy od stryczka, czego w najlepszym wypadku mógł się spodziewać po naszej stronie. A zresztą, gdyby nawet tak się złożyły okoliczności, że byłby zmuszony wytrwać w zobowiązaniach względem doktora Liweseja, jakież i wówczas oczekiwały nas niebezpieczeństwa? Jakaż to będzie chwila, gdy sprawdzą się podejrzenia jego podwładnych i gdy on, Kaleka, wraz ze mną pacholęciem, będzie musiał walczyć w obronie życia przeciw pięciu silnym i zwinnym marynarzom? Do tego podwójnego kłopotu. Dodać należy tajemnicę, która osłaniała działalność mych przyjaciół, ich niewytłumaczoną ucieczkę z twierdzy, wręcz niepojęte dla mnie wyrzeczenie się mapy, a wreszcie, co jeszcze trudniej było odgadnąć, słowa, którymi doktor niedawno ostrzegał Silvera. Wystrzegaj się krzyżyków, gdy go znajdziesz. A chyba uwierzycie, że śniadanie nie bardzo mi smakowało i że z ciężkim sercem wyruszyłem na poszukiwanie skarbu w towarzystwie ludzi, którzy mnie pojmali. Tworzyliśmy dziwny orszak. Zdumiałby się, gdyby nas tak kto zobaczył. Wszyscy byliśmy odziani w zasmolone ubrania marynarskie i wszyscy prócz mnie byli uzbrojeni od stóp do głów. Silver przewiesił sobie przez ramię dwie rusznice, jedną z przodu, a drugą z tyłu. Do boku przypasał wielki kordelas, a w każdej kieszeni swego wciętego surduta miał pistolet. Dziwacznego jego wyglądu dopełniał kapitan Flint, który siedział mu na ramieniu, papląc bez związku urywkami gwary żeglarskiej. Ja, opasany liną na biodrach, szedłem z uległością za kucharzem, który trzymał luźny koniec powroza bądź w wolnej ręce, bądź w swych potężnych zębach. Słowem, byłem prowadzony jak tańczący niedźwiedź. Reszta ludzi była rozmaicie objuczona. Jedni dźwigali kilofy i łopaty, gdyż był to najpierwszy sprzęt, który wynieśli na ląd z Hispanioli, inni byli obładowani wieprzowiną, pieczywem i wódką przeznaczoną na obiad. Wszystkie te zapasy pochodziły z naszego składu i mogłem się przekonać o prawdziwości słów Silwera wypowiedzianych zeszłej nocy. Gdyby on i jego rabusie nie zawarli układu z doktorem, wówczas odcięci od okrętu musieliby poprzestawać na czystej wodzie i na łupach z polowania. Woda nie bardzo przypadałaby im do smaku, a żeglarz zazwyczaj bywa lichym myśliwym. Zresztą skoro tak marnie zaopatrzyli się w żywność, prawdopodobnie także nie mieli pod dostatkiem prochu. W takim rynsztunku wyruszyliśmy wszyscy pospołu. Nawet ów drap z rozbitą głową, który z pewnością wolałby pozostać w cieniu. I wymknęliśmy się gęsiego ku wybrzeżu, gdzie oczekiwały na nas dwa czółna. Nawet i one nosiły ślady pijackiego szaleństwa piratów. "Gdyż jedno miało strzaskaną ławeczkę, a oba były zabłocone i zaśmiecone. Mieliśmy je wziąć z sobą na wszelki wypadek. Na razie, podzieliwszy się na dwie gromadki, poczęliśmy się przeprawiać przez zatokę. Podczas przeprawy wywiązał się spór na temat mapy. Czerwony krzyżyk był oczywiście zbyt wielki, aby mógł stanowić dostateczną wskazówkę. A słowa notatki na odwrotnej stronie, jak się dowiecie, nastręczały pewne dwuznaczności." Były one, jak czytelnik pamięta, następujące: wysokie drzewo, cypel lunety, kierując się na północ od strzałki kompasu północ, północny wschód wyspa szkieletów wschód, północny wschód ku wschodowi dziesięć stóp. Zatem wysokie drzewo było najważniejszym punktem orientacyjnym otóż, na wprost przed nami Zatoka była obrzeżona wyżyną wznoszącą się na 200 do 300 metrów, która na północy przylegała do stromego zbocza południowego lunety, natomiast ku południowi piętrzyła się w dziką skalistą wyniosłość zwaną bezanmasztem. Wierzch płaskowyżu był gęsto zarośnięty sosnami różnej wielkości. Tu i ówdzie jakieś drzewo odmiennego gatunku wzbijało się 40 lub 50 stóp ponad swe otoczenie. Które z nich było owym wysokim drzewem, wymienionym przez Flinta, można było stwierdzić dopiero na miejscu podług wskazówek kompasu. Mimo to, zanim przebyliśmy połowę drogi, każdy z jadących na czółnach upatrzył sobie jakieś drzewo. Jedynie długi John wzruszał ramionami i radził im, by zaczekali, aż przybędą na miejsce. Wiosłowaliśmy lekko, wedle zleceń Silvera, aby nie przemęczać się przedwcześnie. Po dość długiej jeździe. Wylądowaliśmy koło ujścia drugiej rzeki, tej, która wypływa z leśnego parowu lunety. Następnie, skręciwszy w lewo, poczęliśmy wdzierać się po urwisku ku wyżynie. Na wstępie ścieżki, błotnisty grunt i splątana roślinność bagienna utrudniały niezmiernie nasz pochód. Zwolna jednak wzgórze poczęło się piąć stromo i droga stawała się kamienista. A las zmieniał charakter, stawał się bardziej przestronny. Ta połać, do której przybliżaliśmy się, stanowiła chyba najpiękniejszą część wyspy. Wonne janowce i rozliczne kwitnące krzewy zastąpiły niemal zupełnie trawę. Gąszcze zielonych drzew muszkatowych, urozmaicone w rzadkich odstępach czerwonawymi pniami i szerokimi baldachimami sosen, wsączały swój ostry aromat do innych woni. Powietrze, świeże i orzeźwiające, w jasnych promieniach słońca było cudownym pokrzepieniem dla naszych zmysłów. Banda rozsypała się wachlarzowato, krzycząc i biegając na wszystkie strony. Mniej więcej w środku i w sporym oddaleniu od innych postępował Silver wraz ze mną. Ja uwiązany na powrozie, on zaś brnąc z trudem wśród ciężkich westchnień po osuwającym się żwirze. Od czasu do czasu musiałem go po prostu prowadzić za rękę. W przeciwnym razie byłby się potknął i runął na wznak ze zbocza wzgórka. Przeszliśmy prawie pół mili i zbliżaliśmy się do krańca płaskowyżu. Gdy wtem człowiek idący najdalej na lewo począł krzyczeć, jakby w przerażeniu, a następnie nawoływać swych kamratów, którzy rzucili się pędem w tym kierunku. Wątpię, żeby on znalazł skarb, rzekł stary Morgan, przebiegając co żywo koło nas z prawej strony. Bo skarb jest tam wyżej! Istotnie. Jak przekonaliśmy się. Doszedłszy również na miejsce, było to coś zupełnie innego. U stóp pięknej, wybujałej sosny, spowinięty w zielone pnącze, które nawet podniosły w górę kilka drobnych kostek, leżał na ziemi szkielet ludzki z kilkoma strzępkami odzienia. Sądzę, że przez chwilę mróz ściął wszystkim krew w żyłach. To marynarz! odezwał się George Merry, który śmielszy od innych podszedł bliżej i badał strzępy ubrania. Miał na sobie dobre sukno marynarskie. A jakże, rzekł Silver. Pewno, że marynarz. Przecież nie znalazłbyś tu biskupa. Ale dlaczego te kości leżą w ten sposób? To nienaturalne. W rzeczy samej. Przypatrzywszy się dokładniej, nie można było przypuszczać, by ciało znajdowało się w pozycji naturalnej. Pominąwszy parę drobnych skrzywień, które zapewne były dziełem ptaków żerujących na nim lub powoli rosnącego pnącza, który stopniowo owijał jego szczątki, człowiek ów leżał zupełnie wyprostowany. Tak, iż stopy jego wskazywały w jednym kierunku, a jego dłonie, wzniesione nad głową jak u nurka, wyciągnięte były w stronę przeciwną. – Coś mi zaświtało w starej mózgownicy – zauważył Silver. – Oto… Jest kompas. Tam widać szczyt wyspy szkieletów, sterczący jak ząb. Teraz wyznaczcie kierunek w przedłużeniu tych kości. Uczyniono, jak mówił. Zwłoki wskazywały dokładnie kierunek wyspy, a na kompasie odczytano rzeczywiście wschód, południowy wschód ku wschodowi. Tak pomyślałem, zawołał kucharz. Oto jest drogowskaz. Stąd to właśnie wiedzie nasza droga ku Gwieździe Polarnej i ku Korsarskim Talarom. A niech mnie piorun trzaśnie. Ciarki mnie przechodzą, kiedy pomyślę sobie o flincie. To jeden z jego żartów. Ani słowa. Był tu sam, przeciwko tamtym sześciu. Pozabijał każdego z osobna, a tego jednego przywlókł tutaj i ułożył według kompasu. A niechże mnie piorun strzeli. Długiego ściska. A włosy jasne. Tak, to na pewno był Allardyce. Pamiętasz Alardaisa, tomie Morganie? A jakże odpowiedział Morgan. Pamiętam. Był mi winien trochę grosza i zabrał mój nóż. Skoro mowa o nożach, rzekł inny, dlaczego nie znajdujemy przy nim jego noża? Flint nie miał zwyczaju gmerać po kieszeniach marynarza, a ptaki, sądzę, zostawiłyby nóż w spokoju. Prawda, u licha! krzyknął Silver. Nie pozostawiono przy nim niczego, zauważył Mary, obmacując jeszcze kościotrupa. Ani złamanego szelonga, ani pudełka z tytoniem. Nie wydaje mi się to naturalne. Tak, niech to piorun strzeli, przytakiwał Silver. Ani naturalne, ani przyjemne. Cóż nie powiadasz. Dokroć se dział, kamraci. Gdyby Flint żył, byłoby na tym miejscu gorąco i mnie, i wam. Sześciu ich było, jak sześciu nas jest w tej chwili, a pozostały z nich tylko kości. Widziałem go na własne oczy nieżywego, rzekł Morgan. Billy mnie wprowadził do jego kajuty. Leżał z pensowymi monetami na powiekach. Umarł, tak, pewno, że umarł i zszedł z tego świata, oświadczył opryszek z obwiązaną głową. Ale jeżeli kiedykolwiek jaki duch chodził po świecie, to chyba duch Flinta. Był to walny chłop. Nasz Flint, ale umarł straszną śmiercią. Tak, tak, straszliwie konał, dorzucił drugi. To dostawał napadów szału, to znów wołał, żeby mu przynieść rumu, to śpiewał piętnastu chłopów. Była to jego jedyna śpiewka, kamraci. A powiem wam prawdę, że odtąd nigdy nie lubiłem słuchać tej pieśni. Był wielki upał i okno było otwarte, więc wyraźnie słyszałem rozbrzmiewającą tę starą pieśń i czułem, jak śmierć brała tego człowieka w swoje szpony. — Chodźmy już, chodźmy! — rzekł Silver. — Dość tej gadaniny! Flint umarł i nie tuła się po świecie. — To wiem na pewno. Przynajmniej nie chodzi za dnia. — Możecie być tego pewni. Indyk myślał i zdechł. — Ruszymy na poszukiwanie Dublonu. Ruszyliśmy w drogę, lecz pomimo skwaru słonecznego i olśniewającego światła dziennego, piraci już nie rozbiegali się na wszystkie strony i nie pochukiwali po lesie, ale trzymali się jeden przy drugim i mówili przytłumionym szeptem. Postrach nieżyjącego korsarza zaciążył nad ich duszami. Rozdział trzydziesty Poszukiwanie skarbu Głos między drzewami Częściowo pod przytłaczającym wpływem tego niepokoju, a częściowo w celu dania wypoczynku Silverowi i pomęczonym ludziom, cały oddział przysiadł, gdyśmy doszli do krawędzi zbocza. Wyżyna była nieco nachylona ku zachodowi, to też z miejsca, w którym odpoczywaliśmy, roztaczał się rozległy widok na wszystkie strony. Przed sobą, ponad wierzchołkami drzew, widzieliśmy przylądek leśny z frędzlą spienionej fali. Poza sobą, nie tylko oglądaliśmy przystań w dole i wyspę szkieletów, lecz nadto dostrzegaliśmy tuż ponad przesmykiem i wschodnią niziną wielką płaszczyznę pełnego morza na wschodzie. Nad nim piętrzyła się luneta, gdzie niegdzie usiana rzadkimi sosnami, gdzie niegdzie zaś rozwierająca czarne czeluście. Nie dochodził tu żaden odgłos oprócz huku odległych bałwanów dochodzących ze wszystkich stron oraz buczenia nieprzeliczonych owadów w zaroślach. Nie było widać żywej duszy ludzkiej ani też zgoła żagla na morzu. Ogromna przestrzeń widoku zwiększała jeszcze poczucie samotności. Silver usiadłszy, zaczął na podstawie kompasu czynić obliczenia. Są tu aż trzy wysokie drzewa, odezwał się. Prawie w prostej linii od wyspy szkieletów. Cypel lunety, jak przypuszczam, Oznacza ten niższy punkt. Odszukanie tych rzeczy to dziecinna zabawka. Mam zamiar najpierw zjeść obiad. Nie czuję się dobrze, mruczał Morgan. Kiedy myślę o flincie, tak się czuję, jakby już było po mnie. Tak, tak, mój synku. Błogosław swoją gwiazdę, że on już nie żyje, odrzekł Silver. Był to bies wcielony, zawołał trzeci opryszek z wzdrygnięciem się. A ta siność jego twarzy! Występowała zawsze, kiedy rum podziałał na niego, dodał Mary. Siność. Tak, bywał naprawdę siny. Użyłeś trafnego wyrazu. Odkąd napotkali szkielet i wpadli na wiążący się z tym temat, gwarzyli coraz ciszej i ciszej, przechodząc niemal w szeptanie, tak, iż ich rozmowa ledwo zakłócała ciszę leśną. Nagle z drzew rosnących przed nami rozbrzmiał jakiś cienki, wysoki, drżący głos nucący znaną melodię i słowa. Piętnastu chłopów na umrzyka skrzyni, joho ho i butelka rumu. Nie widziałem nigdy ludzi tak przerażonych, jak piraci w owej chwili. Sześć twarzy naraz pobladło, jak gdyby ktoś na piratów rzucił urok. Niektórzy zerwali się na nogi, inni uczepili się ich kurczowo. Morgan czołgał się po ziemi. To Flint, do! krzyknął Mary. Śpiew urwał się nagle, jak się rozpoczął, załamawszy się w środku nuty, jak gdyby ktoś położył rękę na ustach śpiewającego. Rozlegając się daleko w czystym, słonecznym przestworzu, pomiędzy zielonymi koronami drzew, głos brzmiał nierealnie i łagodnie. Tym bardziej niesamowite wrażenie wywarł na mych towarzyszach. "Chodźcie" rzekł Silver, usiłując wykrztusić słowo ze spopielałych warg. "Już się to nie powtórzy." Idźmy dalej. Jestem odurzony rumem i nie umiem nazwać tego głosu. Ale to ktoś sobie z nas pokpiwa. Ktoś mający ciało i krew. Możecie być tego pewni. Gdy to mówił, powróciła mu znów odwaga, a równocześnie twarz ożywiła się rumieńcem. Już i inni zaczęli dawać posłuch jego zachętom i nieco ochłonęli z przerażenia, gdy wtem zabrzmiał znów ten sam głos. Tym razem już nie śpiewał, lecz odzywał się słabym, oddalonym nawoływaniem, które jeszcze słabiej powtarzało echo wśród rozpadlin lunety. Darbim grał, kwilił ten głos, gdyż to słowo może najlepiej określić ów dźwięk. Darbim grał. Darbim grał. I tak dalej, jeszcze raz i znów i znów. Aż na koniec, podnosząc się nieco wyżej, i cisnąwszy przekleństwo, które pomijam, zajęczał Przynieś mi rumu, Darby Zbójcy stanęli w miejscu jak wryci A oczy wylazły im na wierzch głowy Jeszcze w długą chwilę potem, gdy głos przebrzmiał Oni jeszcze utkwiwszy zmartwiałe źrenice w przestrzeń przed sobą Stali w milczeniu i osłupieniu To zła wróżba, westchnął jeden Odejdźmy, to były jego ostatnie słowa, jęczał Morgan Ostatnie słowa, jakie wymówił na okręcie. Dick otworzył Biblię i modlił się żarliwie. Ten chłopak był wychowany w dobrych zasadach, zanim wyruszył na morze, gdzie pokumał się ze złym towarzystwem. Jedynie Silver był nieprzekonany. Słyszałem jak zęby dzwoniły mu z trwogi, jednak jeszcze się jej zupełnie nie poddał. Nikt na tej wyspie nie słyszał nigdy o Darbim, mruczał. Nikt prócz nas tu obecnych a potem, opanowawszy się z wysiłkiem, zawołał: Towarzysze, moja w tym głowa, by rozwikłać tę zagadkę. Nie dam się zapędzić w kozi róg ani człowiekowi, ani diabłu. Nigdy nie bałem się flinta za życia, to też do kroćset spojrzę mu w oczy i po śmierci. O ćwierć mili niespełna stąd znajduje się siedemset tysięcy funtów. Kiedyż to jaki pan szczęścia odwrócił się od tylu talarów? bojąc się zapijaczonego starego żeglarza z siną gębą i to jeszcze umarłego. Lecz odwaga bynajmniej nie wstąpiła w serca jego towarzyszy, a jego zuchwałe słowa raczej przyczyniły się do powiększenia strachu. Daj spokój, Johnie, rzekł Mary. Nie wchodź w drogę duchowi. Inni zanadto byli przerażeni, by mogli coś odpowiedzieć. Już parę razy mieli ochotę drapnąć. Gdybyż starczyło im na to odwagi. Lecz lęk trzymał ich dokoła Johna, jak gdyby jego śmiałość była im osłoną. On ze swej strony umiał nader zręcznie przezwyciężyć ich słabość. Duchowi? Być może, odparł. Jedna rzecz wszakże jest dla mnie niejasna. Przecież słychać było echo. Wszak nikt jeszcze nie widział ducha z cieniem. Wobec tego chciałbym wiedzieć, skąd się wzięło przy nim echo. To z pewnością nie byłoby naturalne, prawda? Dowód ten wydawał się dość słaby, lecz nigdy nie można przewidzieć, co zrobi wrażenie na przesądnych. Ku memu zdziwieniu George Mary uspokoił się. Tak, ależ oczywiście, powiedział. Masz, Johnie, głowę na karku, bez wątpienia. Do dzieła, kamraci. Zdaje mi się, że zachodzi tu omyłka. Jeśli się zastanowić, głos ten był nieco podobny do głosu Flinta. Przyznaję, ale nie zupełnie. Tym razem był on podobniejszy do czyjegoś innego głosu. Był podobniejszy do. do głosu Bena Guna. Niech mnie piorun trzaśnie! ryknął Silver. Tak, i tak jest w istocie! krzyknął Morgan, podrywając się na kolana. Przecież Ben Gun tu przebywał. Czy to zmienia postać rzeczy? zapytał Dick. Ben Gun, ale nieżywy, tak jak Flint. Lecz starsi towarzysze przyjęli tę uwagę drwiąco. — Ech, nikt z nas nie boi się Bena Guna, zawołał Mary. — Niech będzie sobie żywy czy umarły, mniejsza o niego. Było niezwykłe, jak zmieniały się ich nastroje i jak naturalny kolor odżył na ich twarzach. Wkrótce poczęli gawędzić spokojnie, nasłuchując w przerwach, a niebawem nie słysząc już żadnego głosu, wzięli manatki na plecy i ruszyli w dalszą drogę. Mary szedł pierwszy z kompasem Silvera, aby prowadzić ich na jednej linii z wyspą szkieletów. To, co powiedział, było prawdą. Nikt nie zważał na Bena guna, żywego czy umarłego. Jedynie Dick trzymał wciąż w ręce Biblię i idąc rozglądał się wokoło bojaźliwym wzrokiem. Nie znalazł wszakże uznania ani współczucia, a Silver kpił sobie z niego w żywe oczy. — Mówiłem ci! — dogadywał. Mówiłem ci, że znieważyłeś Biblię. Skoro nie nadaje się do tego, żeby na nią przysięgać, to czy sądzisz, że duch będzie choć trochę na nią zważał? Ani tyle. I trzasnął swymi ogromnymi palcami, oparłszy się przez chwilę na szczudle. Lecz Dick był niepocieszony. Wkrótce nabrałem przekonania, że chłopak wpada w chorobę. Febra, przepowiedziana przez doktora Liweseja, a przyśpieszona przez upał, wyczerpanie i nagły niepokój, wzrastała widocznie szybko. Przestronna była i wygodna nasza obecna droga na szczycie. Zeszliśmy nieco w dół, gdyż, jak powiedziałem, wyżyna nachylała się ku zachodowi, sosny większe i mniejsze rosły w szerokich odstępach, a między kępami muszkatowych drzew i azalii, spore, otwarte polanki wygrzewały się w skwarnych blaskach słonecznych. Przedzierając się w poprzek wyspy mniej więcej w kierunku północno-zachodnim, z jednej strony przybliżaliśmy się coraz bardziej do grzbietów lunety, z drugiej strony zaś mieliśmy coraz rozleglejszy widok na ową zatokę zachodnią, gdzie niedawno kołysałem się i trząsłem w łódeczce. Dotarliśmy do pierwszego z wysokich drzew, a na podstawie obliczeń stwierdzono, że nie było ono tym, o które chodziło. To samo okazało się z drugim. Trzecie wystrzelało bez mała na dwieście stóp w górę ponad gąszcz krzewów. Był to prawdziwy olbrzym świata roślinnego, o pniu grubym jak chata, rozrzucającym naokół rozległy cień, w którym cały hufiec wojska mógłby odbywać ćwiczenia. Było ono z dala dostrzegalne od strony morza zarówno ze wschodu, jak i z zachodu, i mogło być zamieszczone na mapie jako znak orientacyjny dla żeglarzy. Jednakże niewielkość drzewa wywarła w tej chwili wrażenie na mych towarzyszach lecz świadomość, że siedemset tysięcy funtów w złocie leżało tu gdzieś zakopane w jego rozłożystym cieniu. W miarę jak się zbliżali, myśl o pieniądzach stłumiła ich uprzednie obawy. Oczy pałały im chciwością. Nogi nabierały coraz to większej szybkości i lekkości. Cała dusza wyrywała się im do tego szczęścia, do tego życia pełnego wybryków i rozkoszy, które oczekiwało każdego z nich. Silver biegł, utykając na szczudle i zrzędząc. Nozdrza mu się rozdeły i trzęsły, a klął jak opętany, gdy muchy siadały na jego zgrzanej i błyszczącej twarzy. Zapamiętale szarpał powrós, na którym mnie trzymał i od czasu do czasu rzucał na mnie przeszywające spojrzenie. Łatwo odgadnąć, że nie zadawał sobie trudu, by zataić swe myśli. To też czytałem je jak z drukowanej książki. W bezpośredniej bliskości złota zapomniał już zupełnie o wszystkim innym. Jego obietnica i przestroga doktora należały już do przeszłości i nie mogłem wątpić, że spodziewał się dostać skarb w swoje ręce. Odnaleźć Hispaniolę, pod osłoną nocy naładować ją złotem, wyrżnąć wszystkich uczciwych ludzi na wyspie i odpłynąć, jak zamierzał pierwotnie, z brzemieniem zbrodni i bogactw. Wobec przejęcia się podobnym niepokojem Trudno mi przychodziło dotrzymywać kroku rozpędzonym i rozgorączkowanym zdobywcom skarbów. Kilkakrotnie potykałem się. Wtedy Silver szarpał mnie brutalnie za postronek i miotał na mnie zabójcze spojrzenia. Dick, który toczył się za nami i tworzył naszą straż tylną, mruczał pod nosem na przemian modlitwy i przekleństwa, w miarę jak wzmagała się w nim gorączka. To również zwiększało moją rozpacz. Na dobitkę prześladowała mnie myśl o tragedii. Która niegdyś rozegrała się na tej wyżynie, gdy ów bezbożny rozbójnik z siną twarzą, który umarł w sawanach, śpiewając i wołając, by mu dano pić, własnoręcznie zgładził tu sześciu swych wspólników. Przychodziło mi na myśl, że te zarośla, które teraz były tak spokojne, musiały wówczas rozbrzmiewać krzykiem. A sama ta myśl wywoływała we mnie wrażenie, że słyszę jeszcze ową wrzawę. Byliśmy już na samym skraju gęstwiny. – Hurra! Społem, druchowie! krzyknął Mary i począł biec jeszcze zapalczywiej. Nagle, niespełna o dziesięć jardów dalej, ujrzeliśmy, że się zatrzymali. Wzbił się zdławiony okrzyk. Silver podwoił krok, migając rączo szczudłem niby prawdziwą nogą, a w chwilę później i on, i ja stanęliśmy również w miejscu, jak skamieniali. Przed nami znajdowała się wielka jama nie bardzo świeża, gdyż ściany już się pozawalały i trawa wyrosła na dnie. Spoczywał tam rozłupany na dwoje trzonek kilofa oraz kilka desek rozrzuconych bezładnie, a pochodzących ze skrzyń do pakowania. Na jednej z tych desek ujrzałem wypalony żelazem napis Koń morski. Była to nazwa okrętu Flinta. Wszystko było jasne jak na dłoni. Ktoś odkrył i ograbił kryjówkę. Siedemset tysięcy funtów przepadło. Rozdział 33. Porażka Herszta. W jednej chwili nastąpił niebywały wprost przewrót. Każdy z sześciu rzezimieszków był jakby rażony piorunem. Lecz Silver prawie natychmiast otrząsnął się z osłupienia. Wszystkie myśli, które go nurtowały, zmierzały tylko niby koń wyścigowy ku jednemu celowi zdobycia złota. To też i on stracił na chwilę głowę. Jednakże wnet odzyskał przytomność i pewność siebie i zmienił plan, zanim inni mieli ujawnić czynnie swe rozgoryczenie. Jimie, szepnął, weź to i bądź przygotowany na wszystko. To mówiąc, wręczył mi dwustrzałowy pistolet, a równocześnie zaczął spokojnie posuwać się ku północy i w kilku krokach odsadził się tak, Iż jama przegrodziła nas dwóch od pięciu pozostałych. Potem spojrzał na mnie i skinął, jak gdyby chciał powiedzieć: jesteśmy przyparci do muru. Co moim zdaniem było zgodne z rzeczywistością. Jego spojrzenie było teraz wcale przyjazne. Byłem tak rozjątrzony tymi ciągłymi zmianami, że nie mogłem się powstrzymać od szeptu: Aha, więc znowu zwinąłeś chorągiewkę w inną stronę? Nie pozostało mu już czasu na odpowiedź. Rozbójnicy poczęli jeden po drugim, z krzykiem i złożeczeniami, wskakiwać do jamy i grzebać palcami, odrzucając wśród tego deski na bok. Morgan znalazł sztukę złota i podniósł ją w górę, sypiąc istnym gradem przekleństw. Była to moneta wartości dwóch gwinei i przechodziła między nimi z rąk do rąk przez jakie ćwierć minuty. — Dwie gwinee! ryknął Mary, potrząsając pieniądzem w stronę Silvera. To ma być twoje siedemset tysięcy funtów. Toś ty prowadził te konszachty, nieprawdaż? Toś ty był tym człowiekiem, który nigdy nie pokpił sprawy. Ty ubiega puściany. Kopcie dalej, chłopcy, rzekł Silver zimno i hardo. Znajdziecie parę hikorowych orzechów i nie będę się temu dziwił. Orzechów, powtórzył Mary, przedrzeźniając. Towarzysze, czy słyszycie? Mówię wam teraz, że ten człowiek od dawna wiedział o wszystkim. Spójrzcie no na jego twarz, a zobaczycie to tam napisane. Oho, Mary, zadrwił Silver. Znów stajesz się samozwańczym kapitanem. Chwacki z ciebie młodzian, nie ma co mówić. Tym razem jednak wszyscy, jak jeden mąż, oświadczyli się po stronie Merego. Poczęli wyłazić z dołu, rzucając poza siebie wściekłe spojrzenia. Zauważyłem jedno, co dobrze nam wróżyło. Wszyscy wydostali się na stronę przeciwną tej, po której stał Silver. Ostatecznie stało nas dwóch po jednej stronie dołu, a pięciu po drugiej. I nikt nie ważył się zadać pierwszego ciosu. Silver ani drgnął. Podparty na szczudle, śledził przeciwników, a spoglądał chłodnym wzrokiem jak zawsze. Był on odważny. Co do tego nie było wątpliwości. W końcu Mary widocznie pomyślał, że przemową poprawi sytuację. — Towarzysze! — odezwał się. — Ich jest tylko dwóch! Jeden z nich to stary kuternoga, który nas tu wszystkich przywiódł i oszukał nikczemnie. Drugi zaś to ten smarkacz, któremu mam ochotę wypróć serce. No, kamraci! Podniósł ramię i głos i otwarcie już zamierzał przypuścić szturm do nas. W tejże chwili jednak, paf, 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 trzy wystrzały muszkietowe huknęły z zarośli. Mary runął w jamę głową na dół. Człowiek z obwiązaną głową okręcił się w koło jak bąk, upadł jak długi na bok i wił się w skurczach przedśmiertelnych, trzej zaś pozostali, wykonali zwrot w tył i co sił poczęli uciekać. Zanim by ktoś zdołał mrugnąć, już długi John wypalił z obu luf pistoletu do usiłującego powstać Merego. Gdy ów w ostatniej męce konania zwrócił ku niemu oczy, Silver zaśmiał się. — George! Zdaje mi się, że już z tobą kwita. W tej samej chwili, spoza drzew muszkatowych, wyszli ku nam doktor, Grey i Ben-Gun z dymiącymi muszkietami. Naprzód, krzyknął doktor. Zdwoić szybkość, moi chłopcy. Musimy im odebrać czółna! Ruszyliśmy szparkim krokiem, pogrążając się niekiedy po pachy w krzakach. Podkreślić jednak muszę, że Silver ledwie mógł za nami nadążyć. Trudy, jakie przechodził podskakując na szczudle, aż omal nie zerwał sobie mięśni na piersiach, były tak wielkie, że nie wytrzymałby ich nawet zdrowy człowiek. Takie było też zdanie doktora. Dlatego Silver pozostał już od trzydzieści jardów za nami i znać po nim było doszczędne wyczerpanie, gdyśmy już dosięgali krawędzi zbocza. Doktorze, zawołał. Niech pan patrzy. Niepotrzebny pośpiech. Zapewne nie było się czego śpieszyć. W bardziej odsłoniętej połaci płaskowyżu ujrzeliśmy trzech niedobitków biegnących wciąż w tym samym kierunku, w którym pieszchali na początku, wprost ku wzgórzu bez anmasztu. Byliśmy już pomiędzy nimi a łodziami. Usiedliśmy więc we czterech, aby wytchnąć, a długi John ocierając twarz przywlukł się zwolna do nas. Uprzejmie panu dziękuję, panie doktorze, przemówił. Pan przybył jak na zawołanie. — W samą porę dla mnie i Hawkinsa. — A, to ty tu jesteś, Ben Gun. Ho, ho, miły z ciebie człowiek. Nie ma co mówić. — Tak, to ja jestem, Ben Gun, to ja — odpowiedział zesłaniec w zakłopotaniu, wijąc się jak piskosz, a po długiej przerwie dodał. — A jak ty się masz, mości Silver? — Dziękuję bardzo dobrze, jak mówisz. — Ben, Ben — mruczał Silver. — Pomyśleć sobie... -żeś to ty mnie tak urządził! doktor posłał greja po jeden z kilofów porzucony w ucieczce przez buntowników, a następnie, gdy kroczyliśmy noga za nogą po stoków wzgórza do miejsca, gdzie stały czółna, opowiedział mi w kilku słowach wszystko, co zaszło. Była to historia, która niezmiernie zaciekawiła silwera, a bohaterem jej od początku do końca był ben gun, ów głupkowaty zesłaniec. On to podczas długiego samotnego wałęsania się po wyspie znalazł nieboszczyka, i on to go ograbił. On znalazł skarb i wykopał go. Do niego należał złamany trzonek kilofa, który pozostał w jamie. On przeniósł swą zdobycz na plecach w wielu uciążliwych wędrówkach od podnóża wysokiej sosny do jaskini, którą miał na dwuwierzchołkowym wzgórku w północno-wschodnim zakątku wyspy. Tam też leżały w bezpiecznym schowku nagromadzone bogactwa, już na dwa miesiące przed przybyciem Hispanioli. Otóż po południu, w dzień bitwy, doktorowi udało się wyciągnąć z niego te tajemnice. Gdy zaś na rano zobaczył przystań opuszczoną, udał się do Silvera i oddał mu mapę, która stała się już nieużyteczna. Oddał mu zapasy, ponieważ jaskinia Benaguna była suto zaopatrzona w mięso kozłów, własnoręcznie przez niego solone. Słowem, oddał wszystko, byleby uzyskać możliwość bezpiecznego przeniesienia się z warowni na wzgórze o dwóch wierzchołkach, aby uwolnić się od zarazków malarii i mieć nadzór nad pieniędzmi. Co do ciebie zaś, Jimie, przychodziło mi to bardzo ciężko, lecz czyniłem co uważałem za najlepsze dla tych, którzy wytrwali na wyznaczonym miejscu. Jeżeli nie byłeś jednym z nich, czyja to wina? Gdy przekonał się, że padłem ofiarą owego straszliwego zawodu, jaki zgotował opryszkom, pobiegł co tchu do jaskini i pozostawiwszy kapitana pod opieką dziedzica, wziął z sobą greja i guna i ruszył na przełaj przez wyspę, aby co rychlej dotrzeć do sosny. Wkrótce jednak zobaczył, że nasz oddział znacznie go wyprzedza. Wysłał więc naprzód bena guna, który był rączy w nogach, dając mu zupełną swobodę działania. Gunowi przyszło na myśl wyzyskać zabobonność swych dawnych współtowarzyszy. Udało mu się to wybornie, tak, iż Grey i doktor przybyli na miejsce i urządzili zasadzkę jeszcze przed nadejściem poszukiwaczy skarbów. Ach, rzekł Silver, całe dla mnie szczęście, że miałem przy sobie Hawkinsa. Waszmość, panie doktorze, pozwoliłbyś na to, żeby starego Johna pocięto na kawałki i nawet byś się tym nie przejął. Nawet bym się tym nie przejął, odrzekł doktor Livesey pogodnie. Tymczasem doszliśmy do czułem. Doktor pogruchotał jedno z nich kilofem, po czym wszyscy wsiedliśmy do drugiego i odbiliśmy od brzegu, by okrężną drogą przez morze zawinąć do zatoki północnej. Droga ta liczyła dziewięć do dziesięciu mil. Silver, choć półżywy ze zmęczenia, ujął wiosło jak my wszyscy i niebawem pomykaliśmy szybko po spokojnym morzu. Wkrótce wypłynęliśmy z cieśnin i okrążyliśmy południowo-wschodni cypel wyspy, dokoła którego przed czterema dniami holowaliśmy Hiszpaniole. Gdy mijaliśmy wzgórek o dwóch wierzchołkach, spostrzegliśmy ciasną gardziel jaskini Bena Guna, a około niej stojącą postać opartą na muszkiecie. Był to dziedzic. Zaczęliśmy powiewać ku niemu chusteczką i zachuczeliśmy podwójnym wiwatem, do którego dołączył się głos Silvera, Brzmiący tak serdecznie jak okrzyk każdego z nas. O trzy mile dalej, przy samym wylocie zatoki północnej, kogóż mogliśmy napotkać, jak nie Hispaniolę, pływającą samopas. Ostatni przypływ podniósł ją. Gdyby tu jednak zerwał się większy wiatr, albo silny prąd przy odpływie, jak w przystani południowej, nie znaleźlibyśmy jej nigdy, albo też porzuconą beznadziejnie na lądzie. W obecnym położeniu nie było poważniejszych strat oprócz zepsucia żagla wielkiego. Przysposobiliśmy drugą kotwicę i zarzuciliśmy ją na półtora sążnia pod wodę. Powiosłowaliśmy wszyscy znów okrężną drogą do zatoki Rumu, skąd było najbliżej do skarbca Benaguna. Po czym Gray w pojedynkę powrócił czółnem do Hispanioli, gdzie miał spędzić noc na straży. Od wybrzeża do wejścia jaskini wiodła łagodna pochyłość. Dziedzic oczekiwał nas na szczycie. Względem mnie był serdeczny i uprzejmy O mej ucieczce nawet nie wspomniał Ani w formie wymówki, ani pochwały Grzeczny ukłon Silvera przejął go gniewem „Johnie Silverze, rzekł Jesteś wstrętnym łotrem i oszustem Obrzydliwym oszustem, mój panie Obiecałem, że nie będę cię prześladował Dobrze więc, nie będę Ale pomordowani ludzie wiszą na twojej szyi, mój panie Jak kamienie młyńskie Dziękuję panu uprzejmie! odpowiedział długi John, kłaniając się powtórnie. Powinieneś mi być wdzięczny, zawołał dziedzic. Jest to wielkie zaniedbanie mej powinności. odejdź. Zaraz potem wszyscy weszliśmy do jaskini. Była obszerna i pełna powietrza. Zawierała małe źródełko i sadzawkę czystej wody obwieszoną paprociami. Klepisko było wysypane piaskiem przed ogniskiem leżał kapitan Smolet. A w ustronnym kącie, blado oświetlonym błyskami ognia, spostrzegłem wielkie kupy pieniędzy i czworoboczne sągi sztab złota. To był skarb Flinta, na którego poszukiwanie przyjechaliśmy z tak daleka i który został okupiony życiem siedemnastu ludzi z załogi Hispanioli. Jaką ceną zapłacone było jego nagromadzenie, ile kosztowało krwi i cierpień, ile świetnych statków dla niego zatopiono? Ile dzielnych ludzi poszło na rusztowanie z zawiązanymi oczyma? Ile padło strzałów armatnich? Ile ciążyło na nim hańby, kłamstwa i okrucieństwa? Tego może nikt z żyjących nie umiałby opowiedzieć. Jeszcze pozostało trzech ludzi na tej wyspie. Silver, stary Morgan i Ben Gunn, którzy brali udział w tych zbrodniach i którzy na próżno spodziewali się, że wezmą udział w nagrodzie. Chodź no tu, Dzimie, rzekł kapitan. Jesteś doskonałym chłopcem w swoim zawodzie, ale nie sądzę, żebyś popłynął jeszcze raz ze mną na morze. Zanadto cię polubiłem, mój chłopcze. Czy to ty, Johnny Silverze? Co cię tu przywiodło, człowieku? Chcę powrócić do swych obowiązków, panie, odrzekł Silver. Aha! burknął kapitan i to było wszystko, co powiedział. Jakąż biesiadę miałem tego wieczora, widząc wszystkich przyjaciół dokoła siebie? Jakież były wspaniałe potrawy począwszy od koziego mięsa solonego przez Benaguna, a kończąc na smakołykach i butelce starego wina z Hispanioli. Jestem pewny, że nigdy ludzie nie byli weselsi i szczęśliwsi. Był przy nas i Silver, który siedział za nami prawie poza zasięgiem blasków ogniska, lecz jadł za wzięcie, zawsze gotów do usług, gdy czegoś było potrzeba, a nawet przyłączał się niefrasobliwie do naszych śmiechów. Słowem był to ten sam układny, wytworny i nadskakujący marynarz, co i na początku naszej podróży. Rozdział 34. Rozdział 34 i ostatni. Nazajutrz no zabraliśmy się do roboty wcześnie, ledwo rozedniało, gdyż przenoszenie olbrzymich ładunków złota, prawie przez milę drogą lądową ku wybrzeżu i przewożenie ich stąd łodzią trzy mile do Hispanioli było dziełem uciążliwym dla tak szczupłej liczby pracowników. Obecność trzech łotrów na wyspie nie bardzo nas niepokoiła, gdy jeden posterunek na występie wzgórza mógł nas dostatecznie zabezpieczyć przed nagłym napadem. Zresztą myśleliśmy, że chyba walka obmierzła im już całkowicie. Dlatego też praca wartko posuwała się naprzód. Grey i Ben Gunn Jeździli łodzią tam i z powrotem, gdy tymczasem pod ich niebytność reszta dostawiała skarb do wybrzeża. Dwie takie sztaby, przywieszone na pętlicy powroza, stanowiły nie lada brzemię dla dorosłego człowieka. Dobrze, że można było iść z nimi pomału. Ja, ponieważ nie nadawałem się bardzo do noszenia, miałem przez dzień cały zajęcie w jaskini i wsypywałem bitą monetę do worków od sucharów. Był to dziwny zbiór. Z różnorodności znaków menniczych, podobny do majątku Billa Bonsa, lecz wielokrotnie większy i bardziej urozmaicony. Tak, że chyba nigdy w życiu nie zaznałem tyle przyjemności, co wówczas przy sortowaniu tych pieniędzy. Znajdowały się tu monety angielskie, francuskie, hiszpańskie, portugalskie, George i Ludwiki, Dublony i dwugwinee, luidory i Cekiny. Wizerunki wszystkich królów europejskich z ostatniego stulecia. Dziwaczne blaszki wschodnie, na których desenie wyglądały jak poplątane sznurki lub strzępy pajęczyny. Monety okrągłe i kwadratowe, przedziurawione w środku, jak gdyby do noszenia ich na szyi. Niemal wszystkie rodzaje monet, jakie tylko istniały na ziemi, mieściły się w tym zbiorowisku. Co się tyczy ilości, jestem przekonany, że było ich tyle, co liści jesienią. Tak, iż krzyże bolały mnie od schylania się, a palce od ciągłego przebierania Dzień za dniem upływał przy tej robocie Z każdym wieczorem pomnażały się zasoby na okręcie Lecz jeszcze inne zasoby czekały do dnia następnego Przez cały ten czas nie było ani słychu o trzech żyjących jeszcze opryszkach Wreszcie, zdaje mi się, że było to na trzecią noc Doktor i ja przechadzaliśmy się po występie wzgórza w miejscu, gdzie zwraca się ono ku nizinnym częściom wyspy, gdy wtem z głębi nieprzebitej ciemności wiatr przyniósł nam jakiś odgłos. Ni to krzyk, ni to śpiew. Jedynie urywki tej wrzawy doszły do naszych uszu, po czym znów zapadła cisza, jak przedtem. Niech niebo ma ich w swojej opiece, odezwał się doktor. To buntownicy. Wszyscy pijani, zabrzmiał za nami głos Silvera. Silver? Powinienem wyjaśnić, był pozostawiony zupełnie na wolnej stopie, a pomimo codziennych docinków i obojętności z naszej strony, uważał się jakby znowu za uprzywilejowanego i przyjaznego naszego podwładnego. Doprawdy była to rzecz zadziwiająca, jak łatwo znosił swe upokorzenie i z jaką nieznośną grzecznością usiłował wciąż zaskarbić sobie nasze łaski. Jednakże, jak mi się zdaje, każdy tu odnosił się doń jak do psa. Wyjątkiem był tylko Ben Gunn, który okropnie bał się swego dawnego kwatermistrza i ja, który czułem istotnie dla niego pewną wdzięczność, choć miałem powody, by mieć o nim gorsze niż inni wyobrażenie, gdyż widziałem, jak na płaskowyżu obmyślał był nową zdradę. Toteż doktor odpowiedział mu bardzo zgryźliwie. Pijani albo majaczą w gorączce. Ma pan słuszność, odparł Silver. Ale zarówno dla pana, jak i dla mnie małą to stanowi różnicę. Przypuszczam, że nie będziesz mnie prosił, żebym cię nazwał człowiekiem litościwym, rzekł na to doktor drwiąco. Więc moje uczucia mogą cię zadziwić, panie Silver. Gdybym wiedział na pewno, że majaczą, a jestem moralnie przekonany, że przynajmniej jeden z nich zapadł na febrę, opuściłbym to obozowisko i jakkolwiek naraziłbym własne życie, starałbym się im dopomóc swą umiejętnością przepraszam pana ale postąpiłby pan bardzo źle odpowiedział silver mógłby pan postradać swe drogocenne życie może być pan tego pewny jestem teraz ciałem i duszą po waszej stronie i nie życzyłbym sobie żeby nasza drużyna została uszczuplona i żebyś waszmość miał być pozostawiony sam bo wiem dobrze co panu zawdzięczam ale tamci ludzie nie mogli dotrzymać słowa nie nawet gdyby chcieli to uczynić. A co więcej, nie mogli uwierzyć tak jak pan. Nie, odpowiedział doktor. Ty jesteś człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Dobrze wiemy o tym. W każdym razie były to niemal ostatnie wieści o trzech piratach. Tylko raz usłyszeliśmy strzał z różnicy w znacznym oddaleniu i przypuszczaliśmy, że polują. Zwołaliśmy na radę, na której postanowiono, że musimy pozostawić ich na wyspie. Niezmiernej muszę powiedzieć radości Bena Guna i za silnym poparciem ze strony Greja. Zostawiliśmy im znaczny zapas prochu i kul, sporą porcję solonego koziego mięsa, trochę lekarstw i nieco innych niezbędnych rzeczy: narzędzi, odzieży, zbyteczny żagiel, kilka sążni sznura, a także na specjalne życzenie doktora, niezgorszą porcję tytoniu. Na tym zakończył się nasz pobyt na wyspie. Przedtem jeszcze załadowaliśmy skarby, nabraliśmy dostatek wody i wzięliśmy resztę koziego mięsa na wypadek jakiejś nieprzewidzianej potrzeby. Na koniec pewnego pięknego poranka podnieśliśmy kotwicę, co było bodaj jedyną czynnością, którą zdołaliśmy wykonać, i odpłynęliśmy z Zatoki Północnej. Nad nami powiewała ta sama bandera, którą kapitan rozwinął był i za którą walczył w warowni. Jak wkrótce stwierdziliśmy. Trzej korsarze śledzili nas lepiej niż przypuszczaliśmy. Przedostając się bowiem przez cieśninę, musieliśmy przybliżyć się do cypla południowego. Tam zaś ujrzeliśmy wszystkich trzech klęczących na wydmie piaszczystej z rękami wzniesionymi błagalnie do góry. Wszystkim nam żal się zrobiło pozostawiać ich w tym opłakanym położeniu. Lecz niepodobna się było narażać na powtórny bunt. A zabierać ich z sobą do domu, by znaleźli śmierć na szubienicy. Byłoby okrucieństwem. Doktor począł wołać w ich stronę, zawiadamiając ich o zapasach, któreśmy im zostawili, i o tym, gdzie mają je odnaleźć. Oni jednakże w dalszym ciągu wołali nas po imieniu i błagali nas litością boską, żebyśmy się zmiłowali i nie porzucali ich na śmierć w takim miejscu. Na koniec, widząc, że okręt nie zmienia kierunku i chyżo oddala się od miejsca, gdzie ich wołania mogły być dosłyszalne. Jeden z nich, nie wiem który to mógł być, zerwał się na równe nogi z chrapliwym okrzykiem, złożył się muszkietem do ramienia i wystrzelił. Kula bzyknęła nad głową silvera i przebiła grot żagiel. Natychmiast pochowaliśmy się za burty. A gdy znów wyjrzałem, oni zniknęli już z wydmy. A sama wydma rozpływała się przed oczyma i zniknęła w rosnącej odległości. Tak skończyło się owo zajście. Jeszcze przed południem. Mej niewysłowionej uciesze, najwyższy wierzchołek Wyspy Skarbów roztopił się w błękitnym kręgu morza. Mieliśmy tak niewiele ludzi, że każdy z jadących na okręcie musiał przykładać rękę do pracy. Jedynie kapitan leżał na materacu na rufie i wydawał rozkazy. Mimo bowiem znacznej poprawy w zdrowiu, potrzebował wciąż jeszcze wypoczynku. Zdążaliśmy do najbliższego portu w Ameryce Hiszpańskiej, gdyż bez świeżych sił marynarskich nie moglibyśmy przedsiębrać podróży do ojczyzny. Zanim jednak tam dotarliśmy, przekorne wiatry i kilkakrotne huragany sprawiły, że opadaliśmy zupełnie z sił. Był właśnie zachód słońca, gdy zapuściliśmy kotwicę w czarownej, okolonej lądem zatoce. Natychmiast otoczyły nas wiankiem łodzie pełne murzynów, Indian meksykańskich i metysów, sprzedających owoce i warzywa i gotowych nurkować zarzuconymi w morze monetami. Widok tylu wesoło nastrojonych twarzy, zwłaszcza czarnych, smak owoców podzwrotnikowych, a nade wszystko światła, które poczynały migotać w mieście, tworzyły uroczy kontrast z naszym niedawnym pobytem na ponurej i krwawej wyspie. Doktor i dziedzic, wziąwszy mnie ze sobą, poszli na ląd, aby tam spędzić czas przed nastaniem nocy. Tu spotkali kapitana angielskiego okrętu wojennego. Wdali się z nim w rozmowę, poszli w odwiedziny na pokład jego okrętu. I krótko mówiąc, przepędzili czas tak przyjemnie, że był już brzask dnia, gdy powróciliśmy na Hispaniolę. Ben gun pozostał sam jeden na pokładzie, a gdy wróciliśmy na okręt, począł z dziwnymi wykrętami robić nam wyznanie. Silver uciekł. Gun uległ był jego namowom, i przed kilku godzinami dopomógł mu do ucieczki w łódce indiańskiej. Teraz zaś zaklinał się, że uczynił to jedynie w celu zabezpieczenia naszego życia, które niewątpliwie byłoby wystawione na szwank, gdyby ten człowiek z jedną nogą pozostał na okręcie. Nie było to jednak wszystko. Kucharz okrętowy nie czmychnął z próżnymi rękoma. Niepostrzeżenie wdarł się do składu i zabrał stamtąd jeden z worów pieniędzy, wartości trzystu lub czterystu gwinei, aby ułatwić sobie dalszą wędrówkę. Sądzę, że wszyscyśmy byli radzi, iż takim tanim kosztem uwolniliśmy się od niego. Żeby już zakończyć to długie opowiadanie, powiem, że najęliśmy kilku nowych marynarzy. Odbyliśmy bez przeszkód drogę do domu, a Hispaniola zawinęła do Bristolu akurat wtedy, gdy pan Blandly zamyślał wyprawić w drogę statek konwojowy. Z tych ludzi, którzy na niej żeglowali, powracało tylko pięciu. Diabli i trunek resztę bandy wzięli. Przyszła pomsta i kara. Bądź co bądź, nie byliśmy jeszcze w tak srogich opałach, jak inny jakiś okręt, o którym śpiewali. Jeden ocalał na całą załogę, choć siedemdziesięciu pięciu wyruszyło w drogę. Każdy z nas otrzymał sowitą część skarbów i użył ich mądrze lub nierozsądnie, zależnie od swego charakteru. Kapitan Smolet już zerwał z morzem. Grey nie tylko zaoszczędził swoje pieniądze, lecz opanowany naraz chęcią dobicia się wyższego stanowiska, zaczął kształcić się w swym zawodzie. Obecnie jest szturmanem i współwłaścicielem pięknej fregaty. Ożenił się i został ojcem rodziny. Co się tyczy Bena Guna, dostał on tysiąc franków, które wydał czy roztrwonił w ciągu trzech tygodni, lub powiedziawszy ściślej, dziewiętnastu dni, gdyż dwudziestego dnia poszedł żebrać. Wówczas dostał posadę odźwiernego, właśnie te, której tak bardzo obawiał się na wyspie. Żyje jeszcze do dziś dnia jako wielki ulubieniec wiejskich chłopców, dworujących sobie nieraz z niego i jako wyborny śpiewak kościelny w niedziele i dni świąteczne. O Silwerze nie słyszałem już nigdy. Ten straszny marynarz z jedną nogą przestał wreszcie być zmorą mego życia i przepadł gdzieś bez śladu. Prawdopodobnie spotkał się ze swą starą murzynką i może gdzieś żyje szczęśliwie z nią i kapitanem Flintem. W każdym razie bardzo mało jest prawdopodobieństwa, żeby miał zaznać szczęścia na innym świecie. Sztaby srebra i broń jeszcze spoczywają, o ile mi wiadomo, tam, gdzie zakopał je Flint. Życzę im, żeby spoczywały tam spokojnie na wieki. Wołami i powrozami, Nikt mnie nie zaciągnie powtórnie na tę przeklętą wyspę. Najgorsze sny, jakie miewam, to te, w których słyszę łoskot bałwanów dokoła jej brzegów, lub gdy zrywam się z łóżka, a w uchu dzwoni mi przeraźliwy głos kapitana Flinta: Talary, talary, talary. Czytał Wiktor Korzeniewski.